done. Balancing on tight ropes is never fun for anyone. Yeah. And now I'm caught in the crossfire, walking a live wire, aiming at shooting me down, 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 down. Caught in the crossfire, but it's gonna backfire, 'cause you know it's bringing me down, down, down. Caught in the crossfire. Bardzo serdecznie na jednym z takich nielicznych live'ów na kanale. Sebastian Lemke i tutaj oczywiście z moim najbliższym teamem. Witamy serdecznie. Tak, witamy. Bardzo miło nas powitać. Także jest senior, jest Bartas, także stała ekipa tutaj występująca na łamach YouTube'a. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj już pierwsze osoby się pojawiły. I to nawet nie tak mało. Dajcie znać, czy nas dobrze słychać, bo to jest bardzo ważne, żeby to był... No przede wszystkim, jak nas słychać, to będzie się fajnie oglądało. Jakby co, to jesteśmy w stanie coś tu poprawić. Także dajcie znać, jak tam nas, jak to wszystko wygląda. Wszystko ok. Tutaj chłopaki już piszecie. Także bardzo nam miło. My jesteśmy po pierwszym dniu targów Rybomania. Jest dzisiaj piątek. Była to, jak zwykle bywa, że piątek jest raczej branżowy, jest mniej osób, bilety są dużo droższe, dlatego też właśnie przez to, że jest tych osób znacznie mniej niż sobota, niedziela. Ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj był naprawdę mocny dzień. My jesteśmy po twarzach na pewno widać dość zmęczeni, bo odbiór generalnie naszych osób jako takich medialnie, czyli jakiś tam właśnie YouTube'a i generalnie naszych działań w internecie, już tam nie będę wspominał tutaj o naszym nowym projekcie,
bo o tym pewnie później porozmawiamy, ale odbiór był niesamowity. Tyle zdjęć, rozmów, no ogólnie. Chłopaki, było mocno. Ja dodam. Bardzo miło. Tak, ja jako senior, powiem szczerze, miałem tyle niesamowitych emocji z wami, powitań, autografy były, zdjęcia były, emocje, ludzie nam bardzo kibicowali, był odbiór niesamowity. Także powiem wam szczerze, pełen szacun, co żeście dla nas zrobili. No i jesteśmy naprawdę w niebo wzięci, aczkolwiek jesteśmy zmęczeni, ale było cudownie. No Bartek, myślę, że przyznasz mi rację, nie? Tak, oczywiście. Odbiór był super, bardzo miło było z wami porozmawiać, zrobić sobie zdjęcia. Tutaj jeszcze mogę dodać, że senior jest taką osobą, że jak wracaliśmy z targów, to powiedział, że tyle pięknych chwil, jakie spędził na targach, te rozmowy dla niego, to naprawdę dużo znaczy i to też jest takie fajne, że on to tak przeżywa i tak mu miło po prostu. Tak. Jak podchodzicie, także jutro też będziemy na targach, tak. Możecie śmiało też podchodzić. Tak, bardzo wam za to dziękujemy, za nasz odbiór i naprawdę, nie Martuś? Byliśmy usatysfakcjonowani dzisiejszym dniem na maksa. Patrząc przez to, że jesteśmy tak zabiegani i ogólnie myślę, że właśnie to jest ważne dla ludzi, którzy przyjeżdżają w takie miejsce, żeby się odstresować i dzięki takim osobom jak przede wszystkim senior, który potrafi te emocje przekazywać poprzez słowa i wyrażenie mimiki twarzy i tak dalej. No też się tym jaracie, bardzo nam z tego powodu miło, bo dzisiaj, tak jak wspominam, jest piątek, więc tych ludzi było znacznie mniej niż będzie jutro. Ja już jestem zmęczony i głos mam troszeczkę zmęczony, a wiem, że jutro będzie dużo, dużo mocniejszy dzień. Bardzo nam z tego powodu miło, także też byśmy chcieli oczywiście zaprosić, tak jak już tu chłopaki wspominali, na jutrzejszy dzień, abyście do nas podchodzili, abyście, nie wiem, o czymkolwiek chcecie, podejdźcie, pogadajcie, my jesteśmy dla was. Czas. Tak, my mamy... Postaramy się mieć na pewno. Tak. Z tak. mojej strony jeszcze ja oczywiście jestem dużo, dużo mniej medialny. Dla mnie to też jest miłe i śmiało możecie jutro podchodzić. Na pewno tak. Jutro was będzie dużo więcej, także tak. Będzie ciężej ze wszystkimi porozmawiać, ale zamierzamy być praktycznie cały dzień. Nikogo nie zostawimy, jakby powiedz samemu sobie. Z każdym można przybić piątkę, chociaż zamienić 2-3 zdania i to jest też ważne. Przynajmniej dla mnie, ja osobiście bardzo emocjonalnie się w to wszystko angażuję, bo dla mnie karpiowanie to jest praktycznie całe życie. I zresztą chłopacy pewnie czują to samo co ja, tylko ja jestem taki bardziej emocjonalny w tym wszystkim. Ja dzisiaj się witałem z ludźmi z całej Polski, byli ludzie z Katowic, z Łodzi, jak dobrze pamiętam. Tutaj obok nas z Ważna. Wszystkich oczywiście serdecznie pozdrawiam, byliście cudowni. No naprawdę aż nie mogę wyrazić swoich emocji. No ja byłem w niebo wzięty. No cudowne chwile dla mnie. Niezapomniane do końca życia. Dzięki takim targom można zacząć, bo tak naprawdę gdzieś uczestniczymy w tych filmach karpiowych, my je nagrywamy na zasiadkach, gdzie jesteśmy w dwójkę czy w trójkę. Potem widzimy jakieś liczby tylko na YouTubie, a dzięki takim targom możemy zobaczyć, że to co robimy, co nagrywamy ma realne odbicie w rzeczywistości, że jak pojawiamy się na jakichś targach, to co my robimy wam się podoba i to na pewno też sprawia uśmiech na naszych twarzach i myślę, przynajmniej dla mnie, to daje takiej motywacji, żeby dalej tutaj z chłopakami im pomagać i uczestniczyć w tym projekcie. No na pewno to nasz napędza, nie da się ukryć. Tak, dokładnie. Ja bym tutaj chciał też pokrótce powiedzieć, z czego możecie się spodziewać na naszej transmisji live. Tak dla rozluźnienia tutaj chłopaków powiem tylko, że zobaczyłem tutaj na czacie fajny komentarz, że Bartek nie pasujesz, bo mam włosy, masz pewnie włosy, także musimy cię ogolić, żeby było trzech tak. Łysych w teamie. Ale to chociaż musimy... ktoś ma włosy, spokojnie. Tak, ktoś musi ktoś mieć. Musi mieć. Tak. Tak. Uzupełniamy się. Tak. Tak, że uzupełniamy się, dokładnie. U nas już jest coraz gorzej, jakby genetycznie, jak widać. Bardzo tutaj wszystkich serdecznie witamy, bo ludzi jest coraz więcej. Chciałbym też was poprosić serdecznie o to, żeby zostawić jakąś łapeczkę w górę czy w dół. To oczywiście podbije troszeczkę live'a, może więcej osób obejrzy. Jakby ktoś chciał, to oczywiście udostępnijcie. O, tutaj poproszę też Urszulę, żeby udostępniła może na profilu ten live, że już jest jakby... Na Facebooku. I na Instagramie najlepiej też. No, jak się da, tak się da. Żeby was więcej obejrzało. Oczywiście będzie to zapisane, więc możecie sobie obejrzeć, ale ta interakcja z wami jest dla nas bardzo ważna.
Może jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale tych emocji na pewno wam trochę przekażemy i może jakichś nowych newsów. I też dużo ludzi jednak pytało o to, co dalej, bo jednak troszeczkę zrobiliśmy ostatnio szumu w internecie, więc ten odbiór no, jest taki, że dużo ludzi czeka na te dalsze kroki. Z takich grubszych rzeczy to opowiemy wam troszeczkę później, nie od razu, o czymś mocnym, tak jak w tytule, będzie do wygrania zasiadka z seniorem. Nie. Z seniorem, czy ze wszystkimi z nami, czy z wami? Senior jest chyba najważniejszy. My to się postaramy być, ale ja myślę, że senior będzie tutaj, bo to pewnie będzie największe zainteresowanie w młodszej widowni takiej. Chodzi bardziej nie wiekowo, tylko bardziej stażem karpiowym, gdzie senior na pewno wam pomoże wskoczyć 10 leveli wyżej, jak nie lepiej. Także będzie coś takiego, ale to o tym porozmawiamy trochę później, w jakiej postaci to zrobimy. Tutaj oczywiście postaramy się też wam odpowiedzieć na jakieś pytania z czatu, także możecie je śmiało zadawać. Będą też telefony, także będziecie mogli się dodzwonić, jeśli oczywiście będziecie chcieli. Podamy numer telefonu na pewno za niedługo. Tutaj troszeczkę ten live jest też jakby skierowany ku temu, żeby właśnie odpowiedzieć wam na pytania, które najczęściej do nas zadajecie w ostatnim czasie. Więc jakby ja bym zaczął i oczywiście senior chciałbym ciebie poprosić, żebyś ty odpowiedział w wielkim skrócie. No tak, będę się starał. Dzisiaj myślę, że senior nie musi. Nie, dzisiaj jestem opanowany. Ale myślę, że spokojnie możesz się rozwinąć. Tak. Słuchajcie, pytacie, dlaczego nas jeszcze nie ma na targach? Dlaczego jeszcze nie ma naszych kulek dla was dostępnych? Kiedy? Myślę, że to wszystko. Powinieneś odpowiedzieć, tak. Dlaczego tak jest, a nie inaczej. No. Przede wszystkim chcemy dopiąć w najdrobniejszych szczegółach proces produkcyjny. Mamy odbiór weterynaryjny, musimy dostać numer. To wszystko wymaga czasu, cierpliwości, spełnienia kilku wymogów. Pani weterynarz, także to wszystko jakby to małymi kroczkami musimy cierpliwie czekać, aż dopniemy wszystkie szczegóły. No i tak samo jak wy, tak samo my chcemy, aby to było jak najszybciej, ale niestety to wymaga czasu. Słuchajcie, to co dobre wymaga czasu. Ale powiem, dodam tylko tak, naprawdę warto poczekać. To co dobre wymaga czasu, myślę, że ta marka, ten projekt nie jest stworzony na rok ani dwa, tylko na bardzo długi okres czasu, także mamy nadzieję, że ten miesiąc dłużej, jeśli potrwa wprowadzenie tych produktów do sprzedaży, to nie będzie aż taki duży problem, a potem przez lata będziecie mogli się cieszyć. I my też będziemy mogli się cieszyć, oczywiście, że wam się będzie podobać, bo jeśli to jest głównie dla nas najważniejsze, jeśli wy będziecie zadowoleni, to i my będziemy zadowoleni, ale wydaje mi się, że to serducho, które będzie włożone w ten projekt, na pewno ja w jakiś sposób oddam właśnie to takie, że my się naprawdę staramy, żeby wam pomóc po prostu. No. Bo to będzie produkt, który kurczę, nam tych chwil przysporzył tyle, że wspaniałych chwil i lat. No, jestem sam ciekaw tego wszystkiego, jak to będzie. Na samym początku chcemy wprowadzić 6 smaków. Tak, to jest właśnie kolejny jakby podpunkt tego live'a, że chcielibyśmy coś niecoś zdradzić. Oczywiście więcej rzeczy pojawi się niebawem. Niebawem. Ale tak w wielkim skrócie. Możemy tak zdradzić po prostu, że mamy takie plany, że chcemy na sam początek, oczywiście tych smaków, sprawdzonych smaków, mamy dużo, dużo więcej. Ale też bez przesady. Ale chcemy wprowadzić na sam początek 6 smaków, dlatego, że po prostu nie da się wszystkiego naraz tak na hura zrobić. To trzeba zrobić wszystko dobrze, jak to mówią, z jajem, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żebyście wy byli zadowoleni z tego produktu, bo te produkty na pewno będą z górnej półki, to nie będą tam jak kulki, jakieś takie jakby od strony, tylko naprawdę to będzie wysoki level. I mam nadzieję, że przysporzą wam wielu wspaniałych chwil nad wodą. I dadzą dużo pięknych ryb, co oczywiście wiąże się z tymi pięknymi chwilami nad wodą. Dokładnie. Może byśmy puścili pierwszy. Oczywiście zapraszamy was do tego, żebyście zadzwonili do nas i może zadali jakieś pytanie, które macie do mnie, do seniora oczywiście. No, spodziewam się, że do seniora będzie, będzie głównie, ale czy do Bartka. Będę mógł, to wam odpowiem jak najbardziej obszernie, jak będę mógł. Także może byśmy tutaj poprosili naszą ekipę backstage'a, żeby wrzucili
telefon do studia. Ja się postaram. Myślę, że warto wykorzystać tą chwilę. No jest ich więcej, bo tak jak na przykład na targach też możecie zadać pytania, ale jak ktoś nie dotrze na targi, to śmiało. W razie czego jutro na targach, to pytajcie ile możecie. Jak będę mógł, jak gardło na tyle pozwoli, to lecimy z pierwszym. Dam z siebie wszystko. Witamy serdecznie w studiu Lemke Bites. Siemano. Kurde, udało się. No super. I to za pierwszym razem. Witamy serdecznie. Witamy. Siema. Słuchajcie, mam pytania, kilka nawet sobie zapisałem. O, super. Kurwa, ale jestem zestresowany. Daj spokój, ale mi też lekko serce skacze. Tak, tylko to jest po twojej stronie. Wczoraj było mi troszeczkę łatwiej, bo byłem jakby w zaproszeniu, a dzisiaj jakby prowadzę to u siebie, więc jest troszeczkę gorzej. Także śmiało zadawaj pytania, lecimy jak tutaj, jak rodzina. Dobra, to mam pytanie do... Dobra, to może do siebie najpierw. Dobra. Czy chciałeś kiedyś przestać nagrywać filmy na YouTube? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Ja ci powiem, że był taki moment zastanowienia się, czy to idzie w dobrą stronę. Wczoraj o tym też mówiłem, że kurczę, chciałem jakby wskoczyć level wyżej, jakby z jakością i tak dalej. Ale troszeczkę w tym wszystkim się pogubiłem i to mi przestało sprawiać radość w produkcji tego wszystkiego i przede wszystkim później w montażu, bo jakby nie jestem sprzętowo na to przygotowany i był taki moment, w którym chciałem to rzucić. Ula była świadkiem niejednokrotnie, jak krzyczałem na laptop, który się zagotowywał i po prostu w tamtych momentach było coś takiego, że nie będę tego robił, mam już dość, ale z drugiej strony wrzucając pierwszy filmik po dłuższej przerwie i potem po tym odbiorze, jaki był, i po tych komentarzach, i teraz zobaczcie, co się dzieje na targach, jak przychodzicie do nas w takich ilościach, nie, to jest coś niesamowitego, no to jest warto, nie, po prostu. Także oczywiście były zwątpienia, żeby przestać nagrywać, ale może na pewno, znaczy na pewno to by nie było całkowicie, ale koniec końców nigdy to nie nastąpiło. Okej. Okay. To kolejne, może teraz tak, do tak, pytaj. Na jaką kulkę senior złowił rekord Tuszynka? Bo musi się zastanowić. Poczekaj, bo tych kulek wtedy na tej zasiadce było trochę dużo. Ale słuchaj, ja myślę, że takim wielkim skrócie musisz opowiedzieć tą małą historię tego rekordu Tuszynka, bo to była fajna akcja, naprawdę. No, to fajna akcja. Słuchaj, powiem ci tak. Wymyśliłem sobie, że będę łowił na Czodryga, na jedną wędkę, bo nikt nie łowił na Czodryga, a Tuszynek znany jest z tego, że są sytuacje, że warto tego Czodryga postawić. I jak zmontowałem tego Czodryga, to mój syn zaczął się strasznie śmiać i mówi: senior, no co ty, nie? A ja mówię: no spoko, spróbujemy, nie? Raz kozie śmierć, jak to się mówi. I założyłem, teraz powiem ci szczerze, albo to był number one, albo oriental. Nie, wydaje mi się, że to był number one, no bo to tak, był... Tak, nie chcę po prostu, bo nie pamiętam, który kij był na co dokładnie i nie chciałbym ci przekłamać. Ale na pewno jedna z tych dwóch kulek, bo bardzo lubię na te smaki tam łowić. No i założyłem tego Czodryga. I pierwsze branie na tego Czodryga było bardzo szybko, pamiętasz, Sebek? Tak, to było... Bardzo szybko, po kilku... ale okazało się, że to jakiś karpiarz miał za cienką żyłkę i karp pływał z luźną żyłką i zaczepił od mojego Czodryga i to było jakby fałszywe branie. Wyciągnęliśmy tego karpia, karpiał 12. Tam. Malutki był, ale pamiętam, że się śmiałem, że jedyne co możesz złowić na tego Czodryga to właśnie karpia podczepionego. Ale mnie to nie zniechęciło, słuchaj. Wywieźliśmy tego Czodryga drugi raz, ładnie go postawiłem w takie swoje ulubione miejsce. No i słuchaj, która to Sebek była? 23? No, było już w nocy, już było ciemno już strasznie. Było piękne branie, choluje. No i okazało się, że znany karp, 5 łusek, byliśmy w niebo wzięci. Jak mi syn powiedział, że jest 5 łusek, bo on go podbierał, to mi się aż kolana ugięły. Ja mówię, to jest niemożliwe. No i potem ważenie, nikt nie chciał uwierzyć. No słuchaj, bagatela, karp miał prawie 27 kilo. Także no, powiem tyle, że ja byłem usatysfakcjonowany, szczęśliwy. Budziliśmy sąsiada, bo to był też mój kolega, żeby zobaczył, jaka jest waga, że my go wkręcamy. No to były cudowne chwile. Ja każdemu z was życzę takich wspaniałych chwil, co ja wtedy przeżyłem. Wydaje mi się, że na filmie było to wspomniane, na co to było złowione. Jeśli jest tak, żeby być, to sprawdzić w 100%, to wydaje mi się, że na filmie o tym mówiliśmy. Ale to już jest kawał czasu, także też nie chcemy... Jednak te szczegóły...
uciekają. Nie, raczej chyba nie było, bo właśnie to jakby tak? analizuję, bo tam się też na duszynek wybieram i wszystko oglądam. Także jakby tak, jak już mówisz o duszynku, jakbyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy, to napisz do nas. Dzwoń do seniora. Na Messengerze napisz, czy coś, to ci pomożemy. Słuchaj, zawsze znajdę dla ciebie czas. Ja nikomu nigdy nie odmawiam. No, jutro będę na Rybumanii, także... No, także bijaj do mnie, pogadamy, zawsze znajdę czas. Jak dokąd będę miał głos, to nie ma problemu. Także jutro się spotykamy. Zostało mi jeszcze trochę kubeczków, także jakbyście jutro chcieli nas zobaczyć i oczywiście otrzymać kubeczek taki właśnie nasz firmowy, to oczywiście dostaniecie. Chociaż taka pamiątka. Jeśli będziecie w miarę wcześniej. Jeśli będziecie w miarę wcześniej. Zajdą pewnie, bo zrobiłem szybko. Tak, że dzisiaj poszła połowa i jutro pójdzie pewnie ta druga połowa, także musicie się śpieszyć. Udzielę ci jutro kilka, jak się spotkamy, udzielę ci kilka jutro złotych rad na tuszynek, no i na wiele innych wód. Takie proste rzeczy, ale bardzo skuteczne. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytanie do nas? Jeszcze jedno do ciebie. Dobra. Jaka jest twoja ulubiona kulka, jeśli chodzi o lemkę bites? No, powiem ci, to jest pytanie, na które od razu znam odpowiedź. Number one. Nie jest to number one. Number one nie jest tego, dlatego, że to już jest dla nas tak powszechna kulka i tak wszystko łapiąca kulka, że nie jest już to moja ulubiona kulka. Ulubioną moją kulką jest kulka wymyślona przez tatę. Ja w tej kulce nie mam żadnego wkładu, poza tym, że bardzo dużo na nią mówię. Jest to kulka Oriental. Nawet na ostatnim filmie Janusza na krążnie ta największa ryba wyjechała też na tego Orientala. To jest pomarańczowy dumbbellsik. Oczywiście mówię tu o Oftersie, bo zanętówka ma znacznie inny kolor, bo jakby tam jest inny skład. Ale ten Oftersik, ten zapach Orientala to jest taki... My za to się śmiejemy, taki może kebab delikatny, taki kurczak złocisty, coś w ten deseń. Taka mocno przyprawowa kulka i ona się sprawdza w wielu przypadkach i od pewnego czasu jest to moja ulubiona kulka do łowienia komercyjnego, takiego właśnie na takich zmęczonych zbiornikach, bo jednak na tych dzikich wodach to, znaczy dzikich to za duże słowo, gdzie karpie jakby nie mają oporów przed większymi przynętami, to raczej używamy dużych 22, 24, a takich tato nie robi Orientala, także może trzeba będzie go zmusić do tego. No, także no. Oriental. Ja ze swojej strony dodam, sorry, że wchodzę słowo, jakbyście chcieli, żebym opowiedział więcej o kulce Oriental, to napiszcie w komentarzach, chętnie opowiem. No. I chętnie nawet zdradzę kilka rzeczy, które tam są w środku. Może jakiś film zrobimy czy coś, bo mi może ta kulka już... delikatnie przypomina ze Solara, kiedyś były takie popki Chinese Takeaway. Była taka seria. Delikatnie, ja na te popki złowiłem akurat na łowisku szachty bardzo, bardzo dużo dużych ryb. I potem one wyszły w ogóle z produkcji w marce Solar. I jak powąchałem Orientala, mówię, bardzo zbliżony... Jest to bardzo mi miło, że... Ale na Orientala już oczywiście złowiłem pewnie więcej ryb niż na Chinese Takeaway, bo... Pamiętam, jak dostałeś ode mnie 10 kilo Orientala na łowisku na Deluz, Czechach. Deluz, tak. Deluz. I słuchajcie, uwierzcie mi lub nie, ale nie mam powodu kłamać. Bartuś całą noc łowił ryby. Całą noc. To nie były akurat wielkie ryby, ale miał tyle brań na tego Orientala i on i nęcił. Nie wiem, co miałeś wtedy właściwie na włosie. Bo mówiłem też na Orientala. Ale to było niesamowite. Całą noc łowił ryby. Może to nie były ryby jego marzeń, bo wielkość nie powalała na kolana, ale brania były niesamowite. To był wyjazd, gdzie wy złowiliście... Te dwa duże no karpie, właśnie, no tak się super udało. Zdjęcie, no. które macie. Ja sobie powiedziałem, że no kurczę, wykorzystam tą ostatnią noc i pójdziesz postaram na się też złowić tą dwudziestkę. I powiedziałem, że nie odpuszczę i złowiłem chyba te ostatniej nocy z 25 albo 30 ryb. Cały czas tylko pływałem. No i nie było mi dane. Dobra chłopaki, nie będziemy przeciągać tutaj linii, bo jest 8 minut, już pewnie już też masz dość trzymania telefonu. Także pięknie dziękujemy za zapytania. Zapraszamy jutro. Zapraszamy jutro, na pewno jeśli będziesz wcześniej i będą, to dostaniesz kubeczek i rozmowy i rady przede wszystkim na tuszynek, żebyś miał jak najlepszą zasiadkę. Okej, dzięki. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy. Słuchajcie, teraz jakbym chwilkę przerwał odbieranie telefonu, chociaż... Ja tu widzę jedno dobre pytanie na czacie, ale będę pamiętał. Dobra, odbieram. Witamy kolejny telefon. Czekaj, jeszcze raz. Nie spodziewałem się. No, witamy.
Witamy serdecznie. Jakieś pytanko? Jasne, jest takie bardzo mnie nurtujące pytanie. Tak. Pytanie do seniora. O, dziękuję. Jaki jest patent na małe leśne jezioro w Bukowinie? Pełno mułu, pełno zaczepów. Pełno mułu, pełno zaczepów. Bukowina, to też jest dobre słowo. To bardziej chodzi pewnie o odczyn wody, bo Buk, jak zrzucaliście, to ma ten specyficzny odczyn wody. Tak. Od buczyny na pewno woda jest taka burgundowa, coś takiego, tego typu. Trochę jak brzeżonko. Tak. No słuchaj, jakie rady? Słuchaj, jak jest dużo mułu, wiadomo, że musisz mieć długi przypon. Wiadomo, że na mule bardzo dobrze sprawdzają się kulki typu, nie wiem, żurawina, coś takiego ostrego. Na przykład Oriental bardzo dobrze by się też sprawdził, bo jest taką wyróżniającą się kulką. Ja mam dużo sygnałów od znajomych, że właśnie Oriental to kulka, która się sprawdza właśnie na tego typu wodach najlepiej. Nie tylko się sprawdza na tej wodzie, ale na takich mulistych wodach to się sprawdza bardzo dobrze. No i no jakieś takie złote rady, no miejscówka. Na mulistych wodach to najważniejsza jest miejscówka. Żebyś trafił tam, gdzie te karpie żerują, żebyś trafił nie na pylisty muł, tylko na trochę taki bardziej spoisty, że po prostu no tam jest bardzo ważna miejscówka. Jak postawisz dobrze zestaw, zakarmisz, no myślę, że będziesz miał efekty. Też w takich miejscach warto poszukać ochotki, bo ochotka bardzo lubi takie właśnie... No, ona lubi żyzny muł. Tak, gnijące te liście. Tak. Ale to właśnie trzeba poszukać tych miejsc, gdzie ta ochotka występuje, jeśli w ogóle występuje. Ale tutaj to miejscówka to jest oczywiście bardzo ważne. Tak. Ale to ja bym tu się bardziej skupił właśnie na tym, to co powiedziałeś, że przypon i prezentacja przynęty. Tak, jest bardzo ważna na mulistym dnie. Tak. Myśmy nieraz mieli, że tak wejdę ci sobie słowo, na tuszynku, naoczne dowody na to, że dobrze postawiony zestaw robi cuda, a ktoś obok kładł zestaw, no nie powiem, że źle, ale tak normalnie położył zestaw i miał o niebo gorsze wyniki. Także to jest bardzo istotna rzecz. Znaleźć sobie dobrą miejscówkę i go położyć, ten zestaw perfekcyjnie i myślę, że efekty przyjdą. A co do zaczepów, bo tutaj... Tak, zaczepy to pamiętaj jedno, nie Bartuś? No może ty powiedz, bo... Nie, ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, że jeśli masz problem z zaczepami, że gdzieś ci te ryby wchodzą w drzewa głębiej, to możesz sobie wykonać taką prostą kotwicę na... Też jest taki mały problem z tą wodą. Jeszcze raz? Jest problem taki mały z tą wodą, już tam nie wolno pływać. Wtedy byś musiał na sztywno łowić. Zdecydowanie tak jak Bartuś tutaj mówi, łowienie na sztywno. Niestety trzeba szybko dobrania wtedy i tą rybę nawet może się cofnąć trochę z wędką, żeby tą rybę szybko ciągnąć od ewentualnych zaczepów i w takim łowieniu niestety potrzeba trochę szczęścia. Trochę szczęścia i trzeba być bardzo uczulonym na to, żeby być praktycznie cały czas przy wędkach. No i każde piknięcie podnosisz kij, napięty kij i najlepiej do tyłu, bez pompowania, tylko do tyłu, jak jest oczywiście możliwość z tyłu, bo nie zawsze jest taka możliwość, że na przykład drzewa przeszkadzają i powoli wyciągniesz. Póki karp nie owinie się w jakiś kołek, to jesteś w stanie wyciągnąć każdego. Tak, czy coś jeszcze do nas? Tak, mam jeszcze jedno dobre pytanie. Co jak nie karpie? Do każdego. O, to jest dobre pytanie. Tak, bardzo dobre. Żeś seniora idealnie trafił, bo musisz opowiedzieć co... Senior dzisiaj cały dzień szukał jednej rzeczy na targach. Tak. I nie jest to nic związanego z karpiami. No, słuchajcie, moją bardzo drugą zajawką jest spinning. I to spinning, znaczy szczupaki szczupakami, ale ja strasznie się zakochałem w rzekach. I trocie, i pstrągi. Tutaj pozdrawiam naszego mentora od pstrągów Marcina. On będzie wiedział, o kogo chodzi. Dzięki tobie to się wszystko zaczęło. Od syna, a potem we mnie... dałeś nam cudowny zastrzyk emocji do takiego łowienia. Słuchajcie, no cudowna sprawa, chodzenie sobie nad rzeką, szukanie pstrągów. To są niewielkie ryby, ale dają wspaniałe emocje. Bartuś, a ty? Ja też trochę zacząłem spinningować, ale nie wiem, czy nie sumy. A, pomimo, że jakoś na ten moment za bardzo nie lubię tej ryby, ale myślę, że właśnie połowy jakichś dużych sumów sprawiłyby mi też bardzo dużo frajdy. Mam zamiar spróbować tego z jakąś doświadczoną osobą, żeby trochę mnie wprowadziła w tajniki tego połowu. I jak będzie tylko czas, którego niestety trochę brakuje,
to myślę, że spróbuję złowić fajnego suma. A ty, Sebuś? Nie, no ja to, wiecie co, ja to jestem jakby troszeczkę tym... Myślę, że bolenie wygrają. Kurczę, tak, no właśnie. Powiem, no. On nie chce się przyznać, ale te bolenie to są w jego głowie. Jeszcze raz, proszę, powiedz. Marcin przekonał do boleni. Tak, Marcin przekonał do boleni. No i tam jeszcze jest taki mój dobry ziomek o ksywie Balon. Pewnie nie ogląda, też bo... Pozdrawiamy. Bo nie interesuje się karpiami za bardzo. Ale no to są jedni z tych osób, które mnie mocno wkręciły w spinning i... No to bolenie od dwóch sezonów to jest na tym etapie, że ja potrafię pojechać w nocy, potrafię pojechać na świt, potrafię pojechać na zmrok, potrafię pojechać w każdym momencie dnia, kiedy mam czas, żeby chociaż dwie godziny porzucać i później poopowiadać te emocje, bo nie ma w Polsce ryby takiej, która by dała tyle emocji przy braniu, co boleń. A przyszłościowo, jeśli kiedykolwiek będę miał jakieś grosze odłożone, to jest ryba, którą bym chciał złowić i byłoby to moja mocna wkrętka. Jest to oczywiście tarpon. To jest taki bardziej egzotyczny boleń. Także tak to wygląda. Dziękujemy za zadane pytania. Dziękujemy. Proszę bardzo, do zobaczenia jutro na targach. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Cześć, dziękujemy. Także na razie odpuścimy sobie kolejne, chociaż dzwonią cały czas, ale ja tutaj mam też kilka pytań takich z czatu, które chciałbym tutaj zadać chłopakom, takich może szybkich. To jest też dobre pytanie, jak poznałem Bartasa, ale to może za chwilę powiemy. Słuchaj, ja mam tutaj takie pytanie, które mocno tutaj wyczaiłem na czacie. Do ciebie. Przepraszam, że się wtrącę, bo musi zrobić samolotowy, bo będzie tak, na to się zdało. Tak, będzie ten. Jest pytanie do seniora. O, nie zrobię. Czy zrobię? Tryb samolotowy. Mhm. Jest pytanie do seniora. No. O kulki oczywiście chodzi. Bardzo chętnie odpowiem, jak będę. Słuchajcie, jakiego składnika nie może zabraknąć w kulce? Jeden składnik, który byś wybrał, którego nie może zabraknąć w twojej kulce. To zależy jakiej kulce. Serca. Tak, znaczy... No, to na pewno, na pewno. Słuchajcie, bo na przykład w kulkach typu Oriental na pewno nie może zabraknąć jakichś przypraw. W kulkach owocowych nie może zabraknąć na przykład produktów mlecznych. W kulkach rybnych nie może zabraknąć mączek rybnych. To wszystko zależy, jakie te kulki komponujemy sobie na daną wodę. Na przykład ja jestem zwolennikiem na przykład, żeby te kulki, jak już robić to z jajem, żeby po prostu, jak jest kulka typowo, powiem squidowa, no żeby tego squida nie było mniej niż 30%. Bo jak damy tego squida, przypuśćmy 10%, potem sobie dorzucimy mączki na przykład Predigest albo LT94, które są bardzo dobrymi mączkami, ale to nie są mączki squidowe, a my chcemy sobie zrobić bazę squidową. Dlatego, bo ja tak wielokrotnie z ludźmi rozmawiałem i zauważyłem taką tendencję, że ludzie strasznie komponując swoje kulki rozdrabniają się, że wkładają tyle tam różnych składników. Utrudniają sobie po prostu. Tak. I to nie jest niepotrzebne utrudnienie. Musimy profil kulki charakterystycznie do danego smaku sobie dopasować. Robimy kulkę rakową, no właśnie. Jaką będziemy mieli kulkę rakową, to szczęki opadną. Moim skromnym... Więcej nie mów. Więcej no na dobrze, razie nie mów. Dobrze. Bo to się nie zdradzicie? Nie. No to jest właśnie to zdradzenie. Już by się, wysprzęglił, że będzie rakowa taka, którą... Tak, słuchaj, skromnym zdaniem powiem tak, że takiej kulki rakowej nie ma nikt w Polsce. Naprawdę. Nie można tak powiedzieć. Może ma. Może ma, ale ja chętnie będę chylił czoła, jak ktoś taką kulkę rakową ma, to podam mu rękę i powiem wam szczerze, powiem pełen szacun dla takiego producenta kulek. Myślę, że nasza kulka rakowa będzie wyjątkowa. Ja mam 15 kilo w zamrażarce. Tak. Ale jeszcze nie tej. Ale nie tej. Tamten to był sampel. Tak. Myślę, że to będzie wyjątkowy produkt. My się bardzo staramy, żeby to była naprawdę sztos kulka, nie? Słuchajcie, tu jest taki fajny komentarz. Siedzi trzech gości, gada o kulkach, a ja oglądam jak zaczarowany, mimo że jestem federowcem. Macie coś w sobie, chłopaki. Dziękuję. No, bardzo nam miło. Aż mi normalnie oko zabiło. Także dziękujemy pięknie. To jest to pytanie. Ale tak podsumowując. Jeden składnik, który ci wchodzi w myśl, którego nie może zabraknąć w kulce. Nie może? Tak. Mączki Squid Liver.
I to o to chodziło właśnie. Dobrze, no sorry, że się rozgadałem, ale nie, bardzo dobrze. Temat kulek dla mnie to o, ja może tu włosów nie mam, ale tu mi włosy normalnie, jak ja słyszę o kulkach, to aż normalnie masakra. Mogę wam opowiadać do rana, aż mi głosu starczy. No ale jedziemy dalej. Kolejne pytanie to jest taki szybki strzał. Sebastian, kiedy powrót na Krzywek? Może zabierzesz tam Janusza? W planie jest pojechanie na... w okolice Mazur z Januszem w tym sezonie, żeby nagrać troszeczkę inny materiał niż zwykle. Planujemy to zrobić, ale nie wiem, czy się uda, na wodzie, która nie jest typowo komercyjna. Także może zrobimy coś innego, ale to jest na razie taki w wielkim skrócie, bo nie jest to wszystko doprecyzowane. Ja też nie jestem w stanie się określić, jak to będzie wszystko wyglądać. Także to jest... na Krzywek nie, na pewno nie wrócimy. Nigdy nie mów. Znaczy nie, nie chodzi mi o to, że nie, bo teraz jakby stricte chodzi mi o zasiadkę z Januszem. Na Krzywek nie pojedziemy z Januszem, pojedziemy prawdopodobnie gdzieś indziej, ale na Krzywek chciałbym wrócić, bo chciałem ciebie tam zebrać. Nieraz ci to mówiłem, że spodobałaby ci się woda, bo to jest taka woda, którą na pewno senior by polubił. No widziałem zdjęcia, bardzo mi się podobała. O, jest kolejne dobre pytanie i to jeszcze uwaga z pokoju obok. Także tak mi się rzuciło, ale najpierw przeczytałem, a później zobaczyłem, kto to napisał. Pytanie do Bartka. I nie jest to twoja żona. Już się boję, jest w pokoju obok. Jaka była pierwsza zasiadka z Lemkami? Z Lemkami w sensie z obydwoma? No jak z Lemkami napisała to łącznie, okay. To czyli dwójkę. No. To chyba był... Co to była za zasiadka? To Balaton? Był, to był Balaton? Czy to jak my wszyscy razem byliśmy? To dobre był Balaton. Całkiem możliwe, ja myślę, że Balaton. To był, bo pierwszy Balaton. Pamiętam, jak mówiłeś, że się docieramy. Okej, okay, czyli to był Balaton? czyli pojawia, od razu na grubo, czyli pojawia się magiczne słowo Balaton. Jak pojawia się słowo Balaton, to pierwsze, co mam na myśli w głowie, to było ciężko. Ale może i to dobrze, że było ciężko. Była to od razu zasiadka wymagająca od nas dużego skupienia, dużej ilości wysiłku włożonego w łowienie ryb. W tamtym roku, czyli to było tak naprawdę 2 lata temu, teraz będzie trzecie IBCC, na które jedziemy razem, czyli to było 2 lata temu, nie mieliśmy aż tak dużo ryb. Była to edycja, gdzie nie było łowione aż tak dużo ryb. Także była to ciężka zasiadka. Na początku ona nie szła po naszej myśli. Nie z tego, że nie byliśmy zgrani, po prostu trochę też źle podeszliśmy, ale wspominam ją, jeśli mam w skrócie powiedzieć, jeśli ją wspominam, to oczywiście wspominam ją bardzo dobrze. Wszystkie zasiadki z chłopakami wspominam dobrze, ponieważ przebiegają one w bardzo miłej atmosferze, ale też w skupieniu na tym, co robimy i... Tak, na pewno wspominam ją dobrze. To jest coś takiego, jak zawsze mówisz, że dużo spałem, a to było troszeczkę na odwrót. Mało spałem, dużo pracowałem na tych wszystkich zasiadkach, bo tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj jest kilka takich podziękowań. Widzę też głównie, że dla ciebie, tato, że dziękuję za te piątki na Rybomanii, za te rozmowy dzisiaj. A to bardzo mi miło. A to było tylko dzisiaj, a było bardzo jakby znikoma ilość pod tym względem, ile będzie was jutro. Także zapraszamy oczywiście na jutro. Kolejne pytanie, czy jakieś dobre bym tutaj wymyślił. O, tu jest też dobre pytanie, bo jakby stricte tutaj się troszeczkę... ten główny profil dzisiejszego live'a będzie tematyką kulek. Robienia kulek naszej firmy, naszej przyszłości, ale też i właśnie takich rad dla tych, którzy lubią kręcić coś sami w kuchni żony lub ewentualnie u rodziców. Albo gdzieś, tak, w garażu. Albo gdzieś w garażu, dokładnie. Albo w piwnicy. Tu jest takie pytanie do ciebie, tato. No. Ja też może coś o tym powiem. Czy do kulek owocowych dodajesz mączki rybne? Słuchajcie, to jest bardzo ciekawy pomysł. Tylko trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, że jak dodasz bardzo intensywną mączkę rybną do kulek owocowych, to zabijesz smak flawura owocowego. Na bank zabijesz. I ta kulka już nie będzie tak ładnie, no przynajmniej dla nas, bo dla karpi to może być różnie. Ale dla nas już nie będzie tak ładnie, tak atrakcyjnie pachnieć. Bo jednak mączki rybne są specyficzne i lubią zabić. Polecam wam, ale łamanie smaku rybnego z owocówką jest petarda pomysłem. Słuchajcie, ja polecam wam złamanie mączką krylową.
ona jest bardzo delikatna i bardzo uwielbiana przez karpie. Jak zrobisz sobie miks na mądrze kryowej i złamiesz go flawurem owocowym, naprawdę zapach będzie ładny, intensywny, czy to będzie truskawka, czy jakiś banan, czy coś. Naprawdę polecam. Myślę, że to jest dobre wyjście z sytuacji. Chyba, że chcesz osiągnąć efekt taki, że ten zapach owocowy będzie minimalnie wyczuwalny, to możesz dać mączkę LT94 albo Predigest. To są bardzo atrakcyjne mączki, wysoko rozpuszczalne. No są drogie, no to fakt, ale są bardzo dobrymi mączkami. Jak ktoś z Was nie ma tyle pieniędzy, to bardzo dobrą mączką dla mnie osobiście jest mączka zwykła łososiowa. To jest tania mączka, ale ja uważam, że na tej mączce też da się zrobić przyzwoite kulki. Nasza cała seria balatońska od dwóch sezonów generalnie polega na tej mączce. Bazuje na mączce łososiowej. Tutaj fajnie, wam powiem, że jestem w szoku, że tylu z was jest chętnych na to, żeby tato opowiedział coś o kulkach. Także widzę, że dużo was kręci te kulasy i jest ciekawych. Także no, bardzo to jest miło. Fajny temat. Ja tutaj jakby dodając do tego, co tato powiedział, są dwie sytuacje, w których staram się nie używać, chociaż to jest jedna sytuacja tak na dobrą sprawę. Jeśli robię kulki owocowe, nie używam mączek rybnych w momencie, gdy jedziemy na łowisko, gdzie są sumiki karłowate i sumy. Wszystko, co z sumem jest związane, co ma uśmiech na twarzy i dwa długie wąsy. A tutaj też to jest też odpowiedź do jednego tutaj z chłopaków, który napisał właśnie, jak sobie radzimy z sumikami karłowatymi. To jest to właśnie odpowiedź. Tak. Robimy kulki owocowe na orzechowym, takim mlecznym połączeniu, na wszystkich ptasich pokarmach. Wszystko to oczywiście się musi lepić, bo to wszystko są składniki, które są raczej tłuste i ciężko do rolowania. Trzeba po prostu wyważyć dobrze miks. Tak, dokładnie. I to jest ten moment, w którym nie używam całkowicie mączek rybnych. I to był na przykład moment na Madin, gdzie kulka, którą zabraliśmy ze sobą, nie miała grama mączki rybnej. Także no, to było mocne posunięcie. Bo ale jednak dobre. Dużo ludzi wierzy w to, żeby ta mączka rybna była. Ale ja wiedziałem, że to jest dobry ruch. Także tutaj tak jeszcze dodam tylko, żeby wyeliminować sumiki karłowate, to mamy bardzo dobre doświadczenie z Baileys, z Węgier. I myślę, że też sugerowałbym użycie sztywnego przyponu, ponieważ jak jest miękki przypon, one dosłownie w godzinę potrafią zrobić z tym przyponem cuda. Niewyobrażalne rzeczy. A jednak sztywny przypon zachowuje jego świeżość, jego dobry wygląd na dużo dłużej. I myślę, że tutaj oczywiście budowa poprawna kulki plus sztywny przypon. Na przykład typu Dirik, tak jak my łowimy przy sumikach. Bardzo skuteczny i antysumikowy. Można na ile to się da. Tak. Dobrze, teraz będzie myślę, że ostatnie pytanie przed kolejnymi telefonami, bo jest to troszeczkę dłuższe pytanie i każdy pewnie z chłopaków odpowie. Także dziękujemy Wojtku tutaj za zapytanie, bo widzę, że któryś raz już piszesz, ale jakby to rzuciło mi się w oczy, bo jest ciekawe. Seba, pisaliśmy kiedyś na FB, czyli na Facebooku. Możecie powiedzieć, jak wygląda wyjazd z zagranicy od kuchni, na przykład Delus. Czy w filmach zagranicznych możecie na wstępie opowiedzieć coś o organizacji wyjazdu, kosztach? Myślę, że jest to błędem, że tego nie robimy, bo nigdy raczej nie skupiamy się na tym, jak to wszystko organizacyjnie ugryźć. A wiem, że dla takich osób, które jadą pierwszy raz za granicę, jest dużo rzeczy, które jest niezrozumiałe, bo jakby ten pierwszy raz zawsze jest taki niepewny, bo i te winiety i tak dalej, taki klimat wyjazdu za granicę jest zawsze czymś nowym. Także to jest dobre pytanie i teraz ja w wielkim skrócie powiem, jak na przykład tutaj powiedziałeś o Delus, pewnie się wybierasz, bo jest to jednak z ciekawszych opcji względem bliskości wyjazdu za granicę, bo jest to w miarę blisko. I piękne ryby. Piękne ryby i w miarę ciekawe łowisko. I nie jest jak stosunkowo drogo. Tak. Także wygląda to wszystko w ten sposób, jeśli mówimy o Delus, że wchodzimy sobie na stronę rezerwującą czeską, rybacka, chlumecka, czy coś chlumecka takiego. Chlumecka, rybarska. Czy coś takiego. Tam sobie rezerwujemy. Jest to wszystko po czesku, ale możecie sobie to przetłumaczyć. W sumie to czeski nie jest aż taki trudny, żeby tam sobie na spokojnie go poczytać. Tam sobie rezerwujemy, później robimy przelew. Jest to przelew oczywiście w ich walucie, ale to już tam sobie w banku bez problemu ogarniecie. Następnie
jest oczywiście wyczekiwanie do tej zasiadki. Jeśli jedziemy na taką zasiadkę wyczekiwaną za granicę, to polecam wam po prostu przygotować się troszeczkę mocniej niż na te polskie zasiadki, bo tam już nie będzie czegoś takiego, że możecie sobie dobrać towaru, czy tam podjechać do domu, czy coś takiego. Także musicie się mocniej przygotować. Ja uważam, że lepiej wziąć więcej towaru, aniżeli mniej, niż potem na przykład w środę, jeśli jesteśmy tygodniówkę, zacząć mniej sypać, bo towar się kończy, a brania są. Także to jest bardzo częste u nas na przykład, że my zwykle bierzemy za mało towaru, bo tych brań jest zwykle więcej, niż myślimy, że będzie. Winiety ogarniamy sobie przez internet. Po drodze. Po drodze, bo nigdy nie ma na to czasu. Znaczy, nie trzeba po drodze, ale nie. To jest nasza taka... Ale zawsze brak czasu. Ogólnie przez internet, oczywiście na granicy też można to zrobić, ale to zawsze jest problem, nie? Bo ciężko znaleźć punkt. Nie, już teraz w ogóle nie chcę skłamać, ale bodajże w Czechach i na Słowacji nie ma już możliwości wykupienia winety takiej tradycyjnej, nazwijmy to, tylko trzeba je wykupić internetowo, online. My jak pierwszy raz jechaliśmy, to nam pomógł nasz wspólny kolega Mateusz. Potem już to sami robiliśmy. Taka uwaga jedna, jak wpiszecie winiety Czechy, to w podpowiadanych są firmy, które odsprzedają jakby te winiety i jest to drożej. Także wejdźcie normalnie na stronę czeską, która strona czeska sprzedaje te winiety, ponieważ jest to trochę tańsze. A jak można wydać mniej, to myślę, że jest to lepsze. No, także jak już jesteśmy na tym łowieniu, że tak powiem, zagranicznym, to suma summarum, jak już tam jesteśmy, to się nie różni zbyt wiele od tego, jak mówimy w Polsce. Jeszcze oczywiście są większe emocje. Przepraszam, jeszcze jedną. Trzeba się dogadać z opiekunem łowiska. To jest jedna... No bo on akurat... taka rada właśnie, bo on niestety po angielsku nie chce rozmawiać. No, my mówimy o Delos, nie? No, ale tak... Nie chce. Po czesku myśmy nie potrafili, ale... Senior na migi dał radę się dogadać, Bartek mi pomógł, daliśmy radę, nie? Nawet żeśmy od niego wypożyczyli do przeprawy taki ponton. Duży ponton. Także nie ma rzeczy nie do przejścia. Jak się chce, to się dogadza z każdym. Ja myślę, że przede wszystkim nie ma co się bać takich wypraw. Każde przeszkody, jakie napotykamy, są do rozwiązania. Też to dodaje trochę takiego smaczku. Dla nas smaczku. To jest kwintesencja, nie, Bartuś? Tak mi się wyjazdu. Wydaje. Wyzwala takie emocje, takie wyjazdy zagraniczne, bo ja zawsze podkreślam ten ładunek emocjonalny w takich wyjazdach. Ja normalnie jestem taki zajarany, tu chłopaki jadą, jedziemy całą paczką, w czasie drogi przewidujemy, czy będzie dwiało, jaka będzie temperatura, jaka będzie pogoda, jakie ryby nam wejdą. Słuchajcie, to są takie klimaty, jak ja to kocham, masakra normalnie. No i tutaj właśnie jest to, co mówi senior, że no te zagraniczne wyjazdy jednak ten poziom tej adrenaliny troszeczkę zwiększają. No ja to już jestem na takim etapie, że już tak te polskie wyprawy już tak nie do końca są takie super ekscytujące. Oczywiście jest super, jak pojedziemy na ryby i tak dalej, ale jednak ten wyjazd za granicę to jest taka doza adrenaliny dodatkowej, bo nie wiadomo, czy dojedziemy, bo nie wiadomo, co się stanie po drodze. My z Bartasem często mamy jakąś ciekawą historię taką dziwną, coś tam kogoś poznamy, czy coś tam, czy jak pojedziemy na właśnie na nowy zbiornik, to się pośmiejemy z opiekuna, czy coś. Znaczy nie, że z niego, tylko ogólnie z podejścia. Z nim oczywiście. Z podejścia do nas i tak dalej. To jest coś śmieszne sytuacje na pewno. Na przykład powiem wam, że na jakby opinie o nas na łowisku Baileys pracowaliśmy 4 wyjazdy. Była ona zniszczona przez Polaków. Oczywiście coś tam się nadziało niedobrego. A my żeśmy przez 4 sezony odkręcali sytuację. I w tym momencie mam wrażenie, że dzięki nam, naszym wyjazdom, dużo więcej Polaków jest w stanie tam pojechać. Bo w ogóle w tym roku, bo opiekunem jest Henrietta, ona... Zaprasza więcej Polaków, ponieważ ja też powiedziałem, że jeśli jacyś Polacy mieliby pytania odnośnie tego łowiska, może Henrietta ich przekierowywać do mnie i będę odpowiadał na jakieś tam nurtujące pytania i będę pomagał w zorganizowaniu takich rezerwacji. Także myślę, i paru Polaków dzwoniło faktycznie, także no też gdzieś poniekąd im pomagamy, oni są dla nas życzliwi, my dla nich, myślę, że... Tutaj nie ma co skromnie, bo chłopaki są bardzo skromni. Powiem wam szczerze, widziałem, jak oni to organizują, widziałem rozmowy z właścicielką. Naprawdę chłopaki, bo ja niestety po angielsku nie potrafię, a Bartek bardzo dobrze rozmawia po angielsku, i przetarli szlak dla następnych Polaków i zrobili bardzo dobrą... No wszyscy razem zrobiliśmy bardzo dobrą opinię, że z Polakami też da się jakby fajnie
po prostu współpracować. No i myślę, że droga jest otwarta teraz na Baileys dla wszystkich Polaków. Oczywiście dla takich normalnych Polaków, którzy umieją się zachować, bo oni na to bardzo rygorystycznie patrzą. Którzy jadą na ryby po prostu. Tak. Złowić fajne karpie. A nie na balety, tylko jadą na ryby, po prostu chcą połowić piękne karpie. Tak, także zapraszamy może do kolejnego telefonu, to jakbyś gracem rzucił numer telefonu. Tu jest jeszcze takie krótkie pytanie. Znaczy pytanie, inaczej. Chciałbym powiedzieć, że mamy pozdrowienia nawet z Włoch. O, także ze słonecznej Italii. Tak, dziękujemy bardzo. Jeśli mógłbym prosić w imieniu chłopaków i swoim, jeśli moglibyście dać łapeczkę w górę, gdzieś tam może udostępnić, byłoby nam na pewno niezmiernie miło. I tak, słuchajcie, Czekaj, już pierwszy jest telefon, także musimy przerwać. Witamy serdecznie pierwszego rozmówcę. Trzeciego. O, siema, z tej strony Dominik. Łe, panie, poznaję po głosie, także tutaj jest młoda osoba, tak wkrótce przedstawię, którą jakby staram się mocno jej pomagać od samego początku i jakby mamy go pod skrzydłami i radzi sobie coraz lepiej. Witamy cię, Dominiku. Po głosie od razu poznałem. Serdecznie witamy. Cześć. Siema. Słuchajcie, chłopaki, mam do was pytanie. Bo podziwiam was mega za te zawody na IBCC, te dalekie wywózki. No nawet nie mieliście czasu, żeby porządnie się przespać, zjeść i... No jak wy, w waszym odczuciu, jak wy to po prostu wytrzymaliście, nie? Czy mieliście już w głowie takie myśli, na przykład, żeby to walić i już odpuścić i... Czy nie walczyć do końca? Dobre pytanie. Dziękujemy za piękne pytanie. Bo mnie tak? Na przykład osobiście, jak teraz patrzę na siebie, dla mnie byłby to na przykład... mega za duży skok do przodu i osobiście mu przyznam się, że naprawdę chyba no nie dałbym rady czegoś takiego zrobić, nie? To naprawdę mega przygotowania muszą być, doświadczenie, no i no mega ciężka praca w to włożona, nie? No ja was, chłopaki, bardzo podziwiam za to. Dziękujemy i bardzo. Się zawsze zastanawiałem, jak to z waszej strony wygląda i w głowie, i w myśli, nie? Dobrze, odpowiadamy. No właśnie, bo to każdy się rwie. Tak, to jest jeśli mogę zacząć tak, razem, za każdym razem, jak ktoś mówi o IBCC, to mam gęsią skórkę. Za każdym razem. Myślę, że tutaj jednym z takich czynników jest to, że jedziemy jako team, zgrany team i nikt z nas nie chce zawieść drugiego. Że w pewnym momencie to już nie jest tak, że łowimy jakby sami dla siebie, łowimy dla teamu. I ja nie chcę zawieść Seby czy seniora i gdzieś tam odpuścić. Też wiem, że jakby praca włożona przez ten tydzień oddaje później, czyli na koniec, na rozdaniu nagród, na zakończeniu. To jest zwieńczenie tej pracy. Było ciężko, oczywiście, że było ciężko, ale myślę, że fajnie jest w życiu przełamywać jakieś te bariery zmęczenia, czy nie wiem jak to, no, zmęczenia i takiego wycieńczenia, bo faktycznie gdzieś tam to wycieńczenie było, ale po czasie, jak się na to spojrzy, to są jedne z najlepszych chwil w życiu, jakie się spędza i myślę, że po prostu trzeba mieć dobre podejście i dobre nastawienie w głowie. A czy było u ciebie taki moment zwątpienia? Krytyczny taki, że mówisz, nie no, starczy. Koło wtorku, środy miałem bardziej nie, że nie chcę już, jakby, że nie chcę. Tylko mówię, kurczę, my jako team możemy nie dać rady, bo mówię, jest tego troszeczkę za dużo, ale mówię, damy radę, mówię, raczej u mnie było tak, że chyba nie było, ale też bardzo ciężko jest mi sobie przypomnieć, w pewnym momencie jest takie zmęczenie, że człowiek do końca nawet nie pamięta, co tam się działo, tak mi się wydaje. Ja tak dodam, bo Bartek tutaj bardzo dobrą wypowiedź dał, dla mnie osobiście, oczywiście to nie chodzi o mnie, tylko o naszą drużynę, bo my we wszystkich aspektach wypowiadamy się, że dobro drużyny jest najważniejsze. Nie dobro któregoś z nas, tylko dobro drużyny. I pracujemy wszyscy we trójkę dla dobra drużyny. Dla mnie osobiście najważniejszą był chyba mental sprawą. Takie mentalne podejście do sytuacji, że po prostu zrobimy wszystko, żeby się udało i żebyśmy no, nie zawiedli ani siebie, ani swojego kolegi z drużyny. I po prostu, bo widziałem, że Bartek i na przykład Seba już naprawdę jadą na oparach i ja zresztą też, ale po prostu ten mental był taki wysoki, że po prostu no, daliśmy z siebie wszystko. Ja już mówię, że po zawodach będziemy brali hotel, że wypoczniemy po prostu, a teraz jedziemy na maksa, aż poleci krew z nosa, mówię. No i no, daliśmy radę. No. Z takiej mojej obserwacji jeszcze chyba było tak, że senior jako tata Sebastiana
też chciał dać mu w pewnym sensie taki przykład, żeby walczyć do końca, żeby się nie poddawać. I myślę, że nie wiem, czy tak faktycznie było, ale tak mi się wydaje, że też gdzieś to z tyłu głowy miałeś i chciałeś też pokazać sobie jako twojemu synowi taką, wiesz, drogę w życiu, że trzeba, jak dążysz do czegoś, że się nigdy nie poddajemy. Nie możesz się poddać. Tak, nie? Tak mi się wydaje. Nie no wiem, nie, tak bardzo dobrze, Bartuś, mówisz. Ja starałem się, no wiecie, ja już jestem trochę starszy od chłopaków i... No, już 18 jest. Ciężko mi pewne bariery fizycznie pokonać, bo oni jednak oni są w kwiecie wieku, oni idą, jak mówię, jak sarny, a ja niestety z tyłu za nimi, ale... Starałem się dotrzymywać im kroku i ten mental, żeby był, bo widziałem, był taki poranek, jak podeszłem, było branie, podeszłem do syna Bartek akurat, bo słuchajcie, myśmy sobie ustalili tak w teamie, że robimy to wszystko na zmiany, że jedna osoba odpoczywa, śpi i ona wtedy nic po prostu nie robi i wtedy te dwie kolejne osoby działają, potem ta już, która odpoczęła, to zmienia tą najbardziej zmęczoną. I jak Bartek miał tą zmianę odpoczywającą i sobie spał, to ja podchodzę do Sebka w trakcie brania i mówię: Sebuś, musimy płynąć, bo jest branie. I jak zobaczyłem Sebka, w jakim on jest stanie, to byłem przerażony. Normalnie mówię, on już jest wypompowany i teraz... Mówię, co robimy? Kurczę, to są trudne wybory, trudne sytuacje, ale ten mental, myślę, że nas uratował. Nie wiem, czy tutaj nie za długo odpowiadamy, ale mam jeszcze... To jest po prostu... To są emocje, ale myślę, że to będzie fajne. Ta. Generalnie na każdej zasiadce ze Sebastianem, jak jestem prywatny, jak jeździmy sobie razem na ryby prywatnej, to w cudzysłowie oczywiście, to jest tak, że generalnie Sebastian bardziej ciśnie na te ryby, na łowienie, nie jakoś super, ale ciśnie, ja... Mam bardziej takie podejście luźne. No i na balatonie była taka sytuacja, gdzie pierwszy raz w życiu to ja musiałem motywować Sebę do dalszej walki, do dalszej pracy. Jak płynęliśmy, to chyba była wtorek albo środa, nie wiem. Były Dwa, trzy stopnie było, jak Seba siedział, zwijał tą żyłkę i widziałem jego minę. Tylko powiedziałem: Seba, musisz, mówię, przytrzymać. Mówię, musimy łowić. Mówię, nie możemy się poddać. Tak, no, Sebek, odnoś się tego. No, powiem wam, że ja jestem raczej mocnym takim zawodnikiem pod względem niespania i generalnie wykorzystywania sytuacji. Może to jest związane z tym, że nie lubię zasiadek, gdzie blankuję i później próbuję sobie to jakoś odbić mocno. No, ale tam już był taki moment, w którym to się tak spiętrzyło wszystko, że ja już właśnie wyglądałem tak, jak Bartek mówi, bo to nie jest, kurczę, ja... Tam, ja tak jak wczoraj wspominałem, po balatonie wraca się innym człowiekiem. I to jest fakt. Tam się wraca, tam się buduje charakter i powiem wam, że nigdy już na tych zasiadkach po tym balatonie, na prywatnych czy tam na zawodach, nie było czegoś takiego, że jak jest w nocy tam leszcz, że nie wywiozłem. Bo to było już takie naturalne wręcz, bo to jest... No, ten charakter był zbudowany przez tą zasiadkę i wręcz śmiem twierdzić, że jesteśmy tylko mocniejsi, chociaż to jest chyba logiczne. Mi się wydaje, że po balatonie, ja tylko zdanie, oczywiście, że po balatonie nic nie jest w stanie już nas tak zniszczyć jak ten balaton. Tak, tak mi się wydaje. Jeszcze jedną rzecz powiem. Jak byliśmy 2 lata temu, nie wiem ile wtedy złowiliśmy kilo, pamiętasz, Sebek? Nie za wiele. I mówiliśmy sobie: kurczę, już jesteśmy zmęczeni. Gdybyśmy mieli złowić 700 czy 800 kilo karpi, to mówimy, to jest nierealne. To jest po prostu nierealne. Ale też 2 lata temu ten wynik, który już łowiliśmy te ryby, mieliśmy nocy, że już nie spaliśmy, że wdrażaliśmy się, przygotowały nas do tego, co zrobiliśmy w zeszłym roku, gdzie złowiliśmy ponad tonę ryb, co wydawało nam się jeszcze rok wcześniej nierealne, to jakby też mieliśmy gdzieś taki wstęp do tego, co się wydarzyło, do aż takiego dużego wysiłku. Mieliśmy przedsmak tego i poniekąd byliśmy na to dzięki temu przygotowani. A co się wydarzy w tym roku, to nikt nie wie. Może zblankujemy. Tak, ale słuchajcie, prosimy o jedno, kibicujcie nam, bo jakieś może relacje będą, mamy plany, zobaczymy. Bądźcie z nami. Także Dominik, coś jeszcze byś chciał dodać? Tak, nie, no mega wielki szacun dla mnie, bo patrząc, jak ja na przykład robię 25 branie na zasiadce, już po prostu ja miałem dosyć, bo ja po prostu też z pracy zjeżdżałem, miałem dosyć, ja już się modliłem, żeby już one nie brały, nie, a w porównaniu do was to jest naprawdę coś niesamowitego, nie. Chłopaki, naprawdę, żeście zrobili mega robotę i no nie wiem, co jeszcze dodać. No. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
Jesteście normalnie. Dziękujemy bardzo. To jest normalne, że po 25 braniu można mieć dość, także zupełnie się nie przejmuj. Tak. No i jeszcze mam jedno pytanie odnośnie kulek. Jak w ogóle, jak wam idzie ta produkcja i kiedy możemy się spodziewać dostępności? Produkcja to jest za duże słowo. Na razie cały czas jesteśmy jakby zablokowani przez to wszystko, co się dzieje. Siły są zmobilizowane i jeśli tylko będzie jedna rzecz, która nas blokuje, która będzie pozytywna, a będzie za niedługo, to zakasamy rękawy, zwołamy swoją najbliższą rodzinę, żeby nam pomogli i będziemy działać, żeby jak najszybciej po prostu jakby wprowadzić produkty do sprzedaży. Tak. Myślę, że dzisiaj już było powiedziane, po prostu potrzebujemy numer weterynaryjny, żeby to wszystko weterynarz było zgodnie z prawem. Tak. Jak, żeby wszystko miało ręce i nogi. Plan produkcyjny mamy sobie już ustalone, także czekamy tylko na ten numer. To jest kwestia, no nie wiem, no to zależy jak... Jak Sebek się uśmiechnie do tej pani. Na razie jest na urlopie. Dobrze, coś jeszcze? A jakaś wspólna zasiadka we trójkę tutaj u nas w okolicy, Kaszuby, coś planujecie? Czy głównie stawiacie na tą zagranicę? Kurczę, nasze trio to już jest mocno skoncentrowane na tych wyjazdach zagranicznych, więc ja nie wiem, czy będzie na to czas. Będzie na to czas i czy będzie w ogóle na to jakby parcie. Nie wydaje może, mi się. Może u was w Nakoi... No, chyba że u nas w oczku na koi, wiesz jakie mamy przecież karpiki, nie? No, myślę, że tam możemy jakąś zasiadkę zrobić. Tak. Także kończymy chyba. Tak. Czy coś jeszcze masz, jakieś pytanko? Nie, już. No, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dominiki, do zobaczenia, może nad rzeką. Mogę powiedzieć dla całej publiczności, że towar jest naprawdę mega, łowię od lat, od początku mojej kariery jak łowię, no naprawdę towar jest pierwsza klasa i zawsze będzie w sercu. Dobrze, dziękujemy super, bardzo dziękujemy. Za miłe słowa. Team Lemke, zawsze w sercu. Dzięki, dzięki. Także, bardzo nam miło. Nie wiem, bierzemy jeszcze jedno, czy odpowiadamy? Jeden odebraliśmy, jeden? Jeden odebraliśmy. Mogę coś dodać? To naprawdę nas tyle ludzi ogląda? No, trochę tak, ogląda. 12. 3, no gdzie? 3. Dobra, lecimy z kolejnym, przepraszam. Halo, witamy. O, super, udało się dodzwonić. Wczoraj się nie dodzwoniłem, jak mieliście live'a, to dzisiaj witam wszystkich. Witamy serdecznie. Ja mam w szczególności takie pytanie do seniora, bo mówi pan już pewnie więcej lat niż ja mam na karku. Czy uważa pan, że dzisiejsze karpiowanie stało się takim troszkę wyścigiem szczurów, że ci, co mają troszkę droższy sprzęt, to patrzą na tych takich początkujących karpiarzy, czy tych mniej, nazwijmy, zamożnych, tak z góry, że o, ja jestem lepszy, bo ja mam RX, a ty masz jakiegoś, nie wiem, Jacksona, powiedzmy. No, rozumiem pytanie, tak? To słuchaj, odpowiadam ci. Słuchaj, no, karpiowanie w dzisiejszych czasach jest zupełnie inne niż w moich czasach, jak ja byłem w waszym wieku. I no, z przykrością i to z pełną świadomością mogę wam powiedzieć, że chyba nie tędy droga. Ja wiem, że to są mocne słowa, ale troszkę to karpiowanie zatraciło w sobie tej całej idei, jak to kiedyś powstawało. Bo kiedyś my wszyscy karpiarze, jak nas było kilkunastu, na przykład w Trójmieście, to wszyscy się szanowali, lubili, był taki, no taki klimat, był taki rodzinny. A dzisiaj, no masz rację, no niestety, to jest taki trochę wyścig szczurów. No ja z przykrością to stwierdzam, nie chcę nikogo krytykować, ale no mi się wydaje, moim skromnym zdaniem, że to nie idzie w dobrą stronę, nie? No ja nie wiem, czy nie jest tak, usprawiedliwiając karpiarzy, że tak jest... Cały świat teraz zbudowany. Ta, że może całe no może tak, dlatego ja nie chcę, dlatego stronę. Mówię. Ja to mówię z dużym dystansem, nie chcę nikogo krytykować. Każdy ma podchodzić do danego hobby według swoich tam zasad, ale jest trochę w tym wszystkim czegoś takiego, no nie tego, co powinno być, nie? Tak mi się wydaje, nie? Bo jednak karpiowanie dla mnie osobiście to powinno łączyć. Mamy wspaniałe hobby, wspaniałą pasję. Tak jak dzisiaj spotkałem tylu wspaniałych ludzi na targach. I takie powinno być karpowanie. Powinniśmy się wspierać, powinniśmy razem spędzać wspólnie czas, ale to powinien być czas taki niezapomniany, po przyjacielsku, a nie, że jeden konkuruje do drugiego i potem mu wygaduje, że a co ty masz za sygnalizatory, tak jak właśnie wspomniałeś, albo co ty masz za wędki. Wiadomo, ja też nie jestem majętnym człowiekiem, mam sprzęt jaki mam, ale pasja w sercu jest
największa na świecie, przynajmniej dla mnie. I to powinny być takie priorytety. Takie jest moje skromne zdanie. Jak się ktoś ze mną nie zgadza, ja to szanuję. Ale, no mówię, takie ja mam podejście, nie? Tak, ja bym to krótko podsumował tylko w ten sposób, że ja po prostu proszę tych, którzy mają ten lepszy sprzęt, żebyście pomogli tym, którzy mają ten słabszy i zaczynają, bo oczywiście często jest tak, że ci, którzy zaczynają, mają ten słabszy sprzęt. Także wyjdźcie naprzeciw tym młodszym ludziom, młodszym stażem, z gorszym sprzętem i im pomóżcie, chociaż czasami to jest tak, że sprzęt nie idzie w parze z doświadczeniem, także tak bym to tak na krótko. A wyścig szczurów jest widoczny, no ale tego już po prostu... Bądźcie ludźmi. Przecież jesteśmy jedną wielką karpiową rodziną, nie? Dokładnie. Taka jest prawda. Czy masz jeszcze jakieś pytanie? Tak, jeszcze jedno, jak mogę tak przy okazji porady zasięgnąć, bo niedługo się wybieram na zasiadkę, może znacie, znaczy powinniście znać Mateusza Mleczko i jego łowisko Zacisze, takie nieduża, fajna woda. Wiadomo, jeszcze jest dosyć zimno, więc czy nęcenie takie punktowe, typowo PV-eczka plus jakaś mała kuleczka, to jest, myślicie, dobra metoda, czy jednak, nie wiem, gdzieś jeden kij może posypać troszkę grubiej, zobaczyć? Tak szybko, myślę, chłopaki, odpowiem, bo to jest... Tak szybko? Zaczynasz? Tak, wiosenne to znaczy delikatnie, więc szybkie pytanie. To chodzi o to głównie, że teraz te karpie są raczej... niezbyt skore do brania, więc ja bym tutaj się bardziej zastanowił nad jakimś używaniem fluo przynęt z małą dozą mocno dopalonej przynęty, która szybko pracuje. Nie używajmy jakichś grubych peletów, dużych kulek. Róbmy raczej mieszankę, która się szybko rozpuszcza, szybko daje znać karpiom, które raczej nie są chętne do pływania i szukania pokarmu, więc mało, skromnie, ale wartościowo. I ja myślę, że tutaj kolor jest też mega znaczącą takim tipem ode mnie, że ten kolor jest ważny w tym momencie. Chyba najbardziej ważny w całym sezonie. Mogę coś dodać? No pewnie, mów. No to słuchaj, już ci mówię moją radę, bo wiadomo, każdy ma swoje. Słuchaj, kup sobie parę puszek kukurydzy słodkiej, takiej jak żona czy dziewczyna używa do sałatek. Do tego dodaj troszkę konopi. Troszkę peleciku, wszystko razem zmieszaj, do tego z kruszarki czy tam z kresza troszkę mielonych kulek, wszystko zalej gorącą wodą, wymieszaj, zrób taką półpapkę, do tego PV-kę, takie dwie papki na zestaw i wszystko, czego karpie na wiosnę potrzebują. Proste, ale bardzo skuteczne. Taka jest moja rada. Super, dziękuję za poradę, chciałem się upewnić. Jeszcze takie szybko słówko, dzięki Seba, że czasem tam znajdziesz czas na Insta odpisać, czy coś poradzić, porozmawiać można normalnie z tobą jak człowiekiem, nie robisz z siebie jakiejś gwiazdy, co dzisiaj niestety jest jesteśmy normalni, naprawdę. Influencerów. No, dziękuję pięknie. Dziękujemy za pięknie. Telefon. Dziękujemy. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy. To, co tutaj właśnie chłopak powiedział. Ja na chwilę niestety tak, muszę... Tak, musisz opuścić. Dobrze, nic się nie dzieje. Tak, ale 6 minut oczywiście. Tak. To, co właśnie powiedziałeś. To jest dla nas bardzo ważne. Chociaż ja też nie ukrywam, że często zdarza się tak... O, bardzo szedł z kadr. Bardzo często zdarza się tak, że tego czasu po prostu nam brakuje, żeby odpisać. Czasami jest tak, że ja nie ukrywam. Czasami zapomnę i po na przykład pół roku coś tam zareagujecie na mój post czy coś i mi się pokazuje to i potem patrzę, że nie odpisałem i mi głupio. Także to nie chodzi o to, że ja nie chcę wam odpisać. Chyba, że pytanie jest po prostu niekonstruktywne i nie rozumiem i generalnie nie wiadomo, o co w nim chodzi. To wtedy to raczej nie odpisuję. Ale jak jest ciekawe pytanie, to jak najbardziej raczej staram się zawsze odpowiadać. Senior, ty to samo, bo wiem, że czasami siedzisz na telefonie i odpisujesz. Ja chętnie. Także... W miarę swoich możliwości oczywiście. Tak, no. Tak. Te telefony sobie może... Bo dwa odebraliśmy, na razie starczy. Widzę, że cały czas dzwoni telefon, więc bardzo nam miło. A wspomnimy coś o tej niespodziance dzisiaj? Wspomnimy. Jest godzina... Ja myślę, że to wspomnimy, jak będzie Bartek, żeby był cały team. Właśnie. To. Słuchajcie, tu jest też... cały czas czat na bieżąco pojawiają się nowe wpisy, także nam bardzo miło. Kurczę, może być coś takiego, chciał powiedzieć spoza czatu, a ja sobie tu poczytam, co tu się dzieje. No tak, słuchajcie, ja z mojej strony powiem tyle, że ja tutaj się czuję w niebo wzięty tutaj za tą całą sceną. Robię to pierwszy raz.
nie wiem, czy to mi wychodzi, czy nie. Trochę jestem taki zestresowany, bo tutaj jest oświetlenie i tego typu rzeczy i to jest trochę stresujące. Ja nie mam jakby takiej wprawy mówienia do kamery przy światłach, ale powiem wam szczerze, całkowicie no mi się nawet to podoba, nie? Ale jak wy to odbierzecie, nie wiem. Mam nadzieję, że pozytywnie. Ja zawsze jestem, staram się być szczery do bólu i jestem bardzo skromnym człowiekiem, dlatego no powiem wam szczerze, tak z mojego punktu widzenia całkiem. A jak to nam wychodzi, to pewnie wy ocenicie. Tutaj jest, widzę na czacie, jeden z naszych stałych widzów, bo poznaję po niku, i napisał: karpiowanie jest straszne, prawie mi pobili 12-letniego syna przez to, że złowił 10 karpi w noc, a obok nie mieli pika. Także zobaczcie, do czego to doszło. No, do czego to prowadzi. Młody chłopak, a... Przepraszam, mały problem. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie no, to jest bardzo zły kierunek. To jest zawiść, zazdrość, nie wiem jak to można nazwać. To jest po prostu niesamowite, przecież to są tylko ryby. Nie wiem, Sebek, mi się to w głowie nie mieści, nie? Wiadomo, że no można czasami być zazdrosnym, ale też można być pozytywnie zazdrosnym, a nie tylko negatywnie. Cały czas są pytania o wyjazdy zagraniczne. Czy będziemy... Znowu kadr odetniemy. Cały czas są pytania o wyjazdy zagraniczne, a my jakby jesteśmy mocno związani z tą zagranicą. Tutaj są pytania o Anglię, są pytania o Holandię. My sobie taki zrobiliśmy mały projekt w głowie, chociaż to nie jest jakaś... A może ja opowiem taką małą historię, bo miała być historia. Sorry, że się wkręcam, ale powiem wam o Holandii, o naszych kulkach. Powiedzieć? No, no pewnie. Słuchajcie, jakieś 2 lata temu, no tak myślę, że 2 lata temu, bo mam właśnie bardzo dobrego kolegę, który pracuje, dorabia sobie w Holandii. No i przyjechał tutaj na wakacje do nas tutaj na wybrzeże. No i mówi: zrób mi, słuchaj, trochę kulek na te kanały do Holandii, bo ja tam chcę sobie karpiki trochę połowić. No to zrobiłem mu. Chyba to był, jak dobrze pamiętam, oczywiście number one. I mówię, no na pewno się sprawdzi na tych holenderskich kanałach, nie? No i słuchajcie, zrobiłem mu te 10 kilo, czy tam 15, nie pamiętam ilości. No i słuchajcie, za jakiś czas odzew. I dzwoni do mnie i się strasznie śmieje, ale mówi tak: ale zlałem tych Holendrów? A ja mówię: ale co się stało? Czemu ich zlałeś? On mówi tak, że... pojechał na karpie po pracy, usiadł pomiędzy Holendrów na tym kanale i mówi: jedno branie, drugie branie, trzecie branie. A ci Holendy tak patrzą jak w niebłęsi, czemu on mówi, a oni nie. Potem do niego podeszli tak nieśmiało, zaczęli się pytać. On mówi, że ma kulki z Polski, od kolegi, od znajomego. No i dlatego taka śmieszna historia. I on był taki zadowolony: ty dorób mi tych kulek, ja tym Holendrom mogę trochę dać. A ja mówię: no nie, ja tak, wiesz, mówię, to tylko tak tutaj pomiędzy znajomymi, tak, nie robię takiej większej produkcji. No. I tak mi się właśnie przypomniało, taka śmieszna historia, jak kolega zlał Holendrów na number one. Także chyba, fajny. Chyba takie historie właśnie są budujące i takie historie... I dają właśnie takiego kopa, nie? I takie historie chyba właśnie was zachęciły do tego też, żeby ruszyć z produkcją tych kulek na większą skalę, tak mi się wydaje. Tak, i żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie? A nie po prostu tylko po znajomych, nie? Tak jest. Tutaj jak na chwilę wyszedłem, to miałem od osób, które są, że tak powiem, za kamerą, żebyśmy poruszyli temat pytania, które się pojawiło. Jak się poznaliśmy? Także nie wiem, może jak wy się poznaliście najpierw, czy... Nie, słuchajcie, no to jest ciekawe. No, poznaliśmy się... Kurde. Jak to w życiu bywa? Przez jak przypadek. Jak to w życiu bywa? Przez przypadek. I jakby ta chemia zaszła chyba od samego początku. Bartek jest taką osobą, która szybko łapie kontakt. No i Bartek, weź może ty opowiedz, co? No to ja tego nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie, może ty. A dlaczego nie pamiętasz? Może ty. Nie, no poznaliśmy się gdzieś przez Instagrama, myślę. Nie poznaliśmy się przez Instagrama. To ja powiem, co ja słyszałem, nie? Jak mój syn Bartka poznał. To mój syn mówi coś takiego: tata, poznałem fajnego gościa. Ja wtedy Bartka w życiu nie znałem. Nawet nie wiedziałem, kto to jest. Mówi: poznałem fajnego gościa, byłem z nim na rybach i było zajebiście. No, to już po grobie. Dwa lata później. Ale ja mówię, jak ty chwaliłeś Bartka. I mówiłeś, że no z tym człowiekiem możesz jeździć na ryby wszędzie. I ja mówię, wtedy taką jedną radę dałem Sebkowi. No właściwie to jest taka jedna ze złotych moich myśli. Mówię, że Sebuś,
w życiu ciężko spotkać taką osobę, która jakby gra na twoich falach. I ja mówię, szanuj to. Jak spotkałeś takiego gościa, który nadaje na twoich falach i się dogadujecie, to szanuj tą znajomość, bo w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko spotkać taką osobę. To jest takie moje złota rada. Czasami na nerwach, ale to też jest potrzebne. Nie, no jakby wiesz, no, nasza znajomość jest taka, no nie, jak wszędzie, gdzieś są lepsze chwile i gorsze, ale raczej tych gorszych jest bardzo mało, dotarliśmy się dosyć mocno i zazwyczaj nasze zachowanie sobie nie przeszkadza. No nie, no tak w wielkim skrócie poznaliśmy się przez przypadek, przez znajomego, który mieszka w okolicach. Przez Dawida Wysockiego i później ta droga jakoś się połączyła. Później Bartek był na Miłoszewie, ja przyjechałem na Miłoszewo, na Bajerę. No i od tamtej pory doszliśmy do momentu, w którym siedzimy tutaj w trójkę. Także tak 5 lat już minęło? O, coś na pewno koło tego. Oj, może nawet ciutkę więcej. Koło 5 lat. Także tak to trwa. Myślę, że jak najdłużej. Senior może powiedzieć tak, żeby każdy z was, jedno zdanie, żeby każdy z was spotkał na swojej drodze życia takich ludzi jak, no jak my. Fajnych ludzi. Dobrze. Skromnie mówiąc oczywiście. Słuchajcie, tutaj tato przed chwilą wspomniał, że opowiemy coś więcej o głównym jakby tutaj przekazie tego. O głównym argumencie i generalnie dlaczego ten live dzisiaj powstał. Tak jak widzicie w tytule, powiedziałem, że poczekamy na ciebie, Bartuś, bo też pewnie coś powiesz. Żeby wszyscy byli. Oczywiście. Wygraj zasiadkę z seniorem. Z seniorem, a może i z całym teamem. Tego nie możemy wam obiecać, ale senior będzie na pewno, a to jest w sumie najważniejsze. Nie będzie tutaj losowania, nie będzie tutaj jakichś dodzwonień się do naszej linii, że tak powiem. Zrobimy to w ten sposób, że przez to, że tak długo czekacie na sklep internetowy z naszymi produktami, w pierwszy dzień, gdy sklep zostanie otwarty przez 24 godziny, będziemy zbierać zamówienia, które zrobicie na nasze produkty i wszystkie zamówienia wydrukujemy. Wrzucimy do puli losującej i po czasie, myślę, że tam będziecie dalej musieli nam dać kilka dni, bo pewnie będzie tego sporo, wylosujemy jedno zamówienie z tych wszystkich, z tych 24 godzin, które pojedzie i oczywiście, jeśli będzie chciało, na zasiadkę z seniorem, do wyboru termin, oczywiście do uzgodnienia po dwóch stronach. Zapewniamy Wszystko. Łowisko, zanętówki, przynętówki, cały pakiet łowienia. Teraz jeszcze tylko naszła mnie taka mała myśl, że taki konkretny regulamin, jak to przebiegnie, to ustalimy, ponieważ żeby nie doszło... Bo to jest taki pomysł... Żeby nie doszło do takiej sytuacji, że ktoś, wiesz, złoży 10 zamówień po 20 zł, żeby tych losów mieć więcej. Także myślę, że taki precyzyjny regulamin, myślę, ustalimy na pewno przed otwarciem i Sebastian tutaj poinformuje na Instagramie, na wszystkich możliwych. Dobrze, my zawsze chcemy dobrze, ale też jakby trzeba to pomyśleć od strony technicznej. Tak, bo nie zastanawialiśmy nad tym się. Tak, żeby nie chcemy tutaj dawać jasnych deklaracji, jak to będzie wyglądało. Na pewno taka nagroda będzie do wygrania, a wszystkie szczegóły, o wszystkich szczegółach was poinformujemy. A dlaczego taka nagroda? Bo po prostu dużo ludzi pod naszymi filmami opisywało w komentarzach, że chcieliby z nami czy ze mną, bo dużo było, że ze mną, ale bardzo mi miło, ale było też dużo, że z nami razem, pojechać kiedyś na zasiadkę. I wpadłem na taki pomysł całkiem niedawno. Mówię, zróbmy, jak otworzymy sklep, taką jakby główną, to myślę, że to jest fajna inicjatywa, że taką zasiadkę z seniorem czy z całym teamem Poland One, że no zróbmy coś takiego na otwarcie naszego sklepu. Myślę, że to jest dobry pomysł, a te techniczne rzeczy, jak to doprecyzować, to po prostu jesteśmy w stanie jeszcze... Tak, no musimy chwilę pomyśleć, bo... Żeby to wszystko miało ręce, ładnie było... Ten pomysł, który dzisiaj powstał, to wczoraj przyjechałem tutaj do Wojtka, dzięki któremu w ogóle ten live się tutaj może odbywać. Który udostępnił nam swoje studio. Mówi, wiesz co, Bartuś, ja tak myślę, żeby dla tych ludzi też im coś fajnego dać. Mówi, może byśmy zrobili zasiadkę ze mną jako nagrodę. Ale tak, mówię, na pewno, patrząc po wczorajszych telefonach, nie chcieliśmy
zrobić tego przez telefon, bo jest to problematyczne, żebyście się dodzwonili, to też jest troszeczkę uzależnione od rzeczy dużo martwych. Dużo ludzi może być zawiedzonych, tak, nie? Tak, że nie wyszło tak, jak chcieli, a nie chcemy, żeby tu wyszedł jakieś nieścisłości. Po prostu chcemy, żeby to było wszystko fair play, bo to dla mnie osobiście jest najważniejsze, żeby nie było żadnego hejtu, że my coś tutaj zrobiliśmy nie tak. Po prostu wszystko ma być zrobione, żeby... No każdy miał równe szanse. Tutaj piszą w komentarzach, że zamówienia powyżej 40 kg, ale nie, to jest oczywiście... Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Na pewno jak ktoś kupi nawet paczkę popków, tak, czy żanentówek, to na pewno będzie miał szansę wygrać. Tak, tu chodzi o samą inicjatywę. Nie o kwotę, bo nie, to chodzi o to, żebyście po prostu wy z tego, bo to będzie... I żeby każdy miał różne szanse. Tak, ale to będzie coś takiego dla was. Mówię wam, jeśli pojedziecie z seniorem na zasiadkę, to wskoczycie... Jeśli mamy na przykład 10 leveli, to wskoczycie od razu na ten 7-8, a resztę sobie już sami dopracujecie i wyciągniecie wnioski z tego, znaczy, co ja przede wszystkim będę przekażę. Starał się przekazać moją zajawkę karpiowania, oczywiście technicznie też, ale mentalną, mój mental taki, żeby się z tego wszystkiego cieszyć, że jak ja jadę na zasiadkę, jak ja to wszystko robię, mentalnie się nastawiam, co należy zrobić, żeby sobie zwiększyć szansę nabrania, jak się zachować w maju, jak się zachować we wrześniu, bo to są zupełnie dwie inne bajki, jak się zachować przy ciepłej wodzie i co robić, żeby sobie po prostu to łowienie było bardziej skuteczne. Aczkolwiek nie ma, jak nie ma złotych kulek, tak samo nie ma złotych rad, bo czasami po prostu nic nie działa, ale żeby miło spędzić czas, bo dla mnie też bardzo ważne są na przykład wiewiórki na drzewach. Ja wiem, że dla wielu z was to może być dziwne, ale ja kocham takie klimaty, jak ja sobie siedzę na krzesełku i przychodzi wiewiórka i mi kradnie kulkę. To jest, dla mnie to jest piękne, bo no jak, no to jest, albo żurawie jak śpiewają, albo jak gęsi lecą i no to dla mnie te klucze czy coś, no to jesienne łowienie, ten klimat, no masakra. I tym trzeba też ludziom to wpajać, jakie to jest piękne hobby. Tutaj... Słuchajcie, z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że jak pojedziecie na zasiadkę z seniorem, to przez dobrych parę tygodni będziecie mieli co analizować, co wspominać, bo senior ma tyle historii do opowiedzenia, także jak pierwsze takie spotkanie ze seniorem, jak on opowiada te swoje najlepsze wszystkie historie, no jest to spotkanie, myślę, nie do zapomnienia. Tutaj jest taki do ciebie fajny tekst, że ja się ugadam z tobą na zasiadkę na Raduni. A. Czyli jakby na drugą pasję taty, tak, czyli pstrągi. Na moje drugie hobby, na pstrągi. Także tam się pewnie zobaczymy nad brzegiem tej pięknej rzeki. Tutaj jest pytanie, które bym chciał odpowiedzieć, bo z tym widzem i generalnie z tatą tego widza bardzo dobrze się trzymamy. Jest to nasz przyjaciel Mateusz, tutaj taki pomagający we wszystkim, co może. Pozdrawiamy Oliego. Pozdrawiamy serdecznie. Najmłodszy rodu pyta, czy jaki był wasz najdłuższy hol ryby? Bartuś, odpowiedz pierwszy. No. A chodzi o karpia pewnie. No, czy ogólnie o rybę? Nie no, karp raczej był, chociaż sumy też są no, czasami. No bo tego Sumach mówił, nie? Dobre pytanie. No. Nie, myślę, pamięcią. Myślę, że Suma wychciągnęłeś dużo szybciej, jak wiedziałeś, że to jest Suma. Kurczę, nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli usłyszałem to pytanie, to na myśl przychodzi mi ryba, którą mieliśmy we Francji na World Carp Classic. Było to branie podczas live'a i był to Sum. Był to duży Sum. Seba go wtedy holował, nie ja, ale jakby uczestniczyłem w tym holu, to może opowiem wam o tym. Męczyliśmy się z nim 10 lub 15 minut, jakby nie wiedzieliśmy, czy to jest karp, czy to jest sum, bo pewne jego zachowania wskazywały na to, że będzie to karp, a niektóre, że to sum. Nie mogliśmy jednoznacznie stwierdzić, jaka to była ryba, a ze względu na rangę tych zawodów musieliśmy postępować no, ostrożnie, żeby być pewnym, że tą rybę po prostu wyciągniemy. Ryba była holowana na wędkę Patryka. Była to wędka o krzywej ugięcia 2,75, czyli była to naprawdę, naprawdę miękka wędka. Musieliśmy ten hol przeprowadzić bardzo delikatnie. Myślę, że dopiero po 20-25 minutach pierwszy raz zobaczyliśmy tą rybę, że jest to niestety sum. I od momentu, jak go zaczęliśmy, to myślę, że kolejne 15 minut męczyliśmy się, żeby go podebrać i odhaczyć. Także myślę, że łącznie ten hol trwał z 40 minut. A mój hol najdłuższy karpia
Nie wiem, nie umiem sobie na tą chwilę przypomnieć. Na pewno było to na Węgrzech, ponieważ jak jeździmy na Węgry i łowimy na głębokich żwirowniach, na głębokich wykopaliskowych wodach, no to te ryby są bardzo silne. Jak mamy branie z 18, czasem nawet z 20 metrów, te ryby są mega silne i te chole, nawet ryb 10-12 kilo, są mega ciężkie, dają w kość i myślę, że któryś z tych holi był moim najdłuższym holem, holi karpia. Mogę? Oczywiście. No, mówimy po kolei? Tak, mów. No dobrze. Słuchajcie, mam dla was wspaniałą historię. Mój chyba ją znam, sorry, tak mi się wydaje. Ale muszę to powiedzieć. Już, ja chyba wiem. Słuchajcie, byłem kupę lat temu na jeziorze Chlewo Wielkie. To jest dzika woda. Dzisiaj już pewnie tam karpi nie ma, bo gadałem z Przemkiem Mroczkiem właśnie dzisiaj na targach i powiedział, że niestety ta woda została zniszczona. Ale w tamtych czasach to były, no nie wiem, 90 lata, może trochę lekko dalej. Tam były piękne karpie i słuchajcie, ja tam złapałem karpia 8 kg 25 gram, ważony. I słuchajcie, złapałem go na teleskop, na ziemniaka, na spławik i hol trwał godzinę i 15 minut. Brali mnie spinningiści na łódkę, żona krzyczała, że się utopię. Słuchajcie, to był dramatyczny hol. Dlatego właśnie wam opowiadam. Ja tych historii mam mnóstwo przez tyle lat karpiowania, ale no naprawdę w wielkim, wielkim skrócie. Hol był po prostu masakryczny. Ryba niewielka, ale tyle emocji. Masakra. No naprawdę to był hol niezapomniany. Nigdy go nie zapomnę do końca życia. Mimo może kiedyś mi się zdarzy jeszcze bardziej cięższy hol, ale to były emocje na ten delikatny sprzęt. Coś niesamowitego. Nie przedłużam, Sebuś. Powiem ci tylko tak, napisał tutaj widz nasz, że przez miesiąc mogę zapłacić czynsz, byle mieszkać z seniorem. Bardzo mi miło, także, bardzo mi miło. Także, jesteście niesamowici. Nie wiesz, na co się piszesz. Nie. Mogłoby być grubo, my to przeżywamy codziennie. Słuchajcie, najdłuższy hol w moim życiu. Ciężko jest jakby sklasyfikować te hole, bo ja bardzo często trafiam jakieś dziwne karpie, które holują po 40-50 minut, czasami godzinę. Doskonale pamiętam hole na Tuszynku, które czasami przyciągały się do takich właśnie takiego czasu koło godziny. Nie jest to dobre dla karpi, dlatego też musimy być świadom tego, żeby to robić oczywiście nie na siłę, bo to też jest źle, mieć to wyczucie. Ale były takie karpie, które holowały po 40-50 minut. Wczoraj opowiadałem o karpie, którego najbardziej pamiętam chyba w swojej karierze. Był to karp Francuz. Zabrakło mi słowa na chwilę. Francuz, o imieniu Francuz. Doskonale pamiętasz, bo tam byłeś. Hol trwało, jest nawet na filmie. Myślę, Boże, że co to był za hol? Za 40 minut, ale to było też przez to, że ja tego karpia zobaczyłem w pierwszych 2-3 minutach holu. Więc jakby miałem świadomość, że mam karpia, na którego poluję od kilku lat. I może też właśnie wtedy było to taka panika. Ale powiem wam, że hol, który... Może nie najdłuższy, ale chyba jeden z najtrudniejszych był w zeszłym roku w październiku na Baileys. Przeżyłem go razem z Bartkiem. Był to hol, który wykonałem bez wędki, z pomocą oczywiście Bartka. Ryba była w dwóch zaczepach. Kotwicą odczepialiśmy od drugiej strony tą część wolną, gdzie był karp. I końcówkę holu zrobiłem ręcznie. Trzymając strzałówkę w rękach, widziałem, że to jest ogromna ryba i jakby potwierdziło się, że to jest spora ryba, bardzo waleczna. I no i to był hol, który był bardzo trudny, bardzo wymagający od nas tego, żeby być... No i tam właśnie wyszło to nasze takie zgranie, ten teamwork, no bo to był ciężki hol. Szkoda, że to się nie nagrało, ale naprawdę, karp 24 chyba i pół kilograma czy coś takiego, już nie chodzi tam dokładnie wagę, ale był mega wojownikiem i było to coś, co pamiętam. Na tym wyjeździe chyba wyciągnąłeś 3 ryby bez wędki, tylko w rękach, tak mi się wydaje. Tak, nie, tak, czy 2, ja czy 3, bo sąsiadom też pomagałeś i chyba u nas z naszych ryb chyba też 2. Ale tak tam są specyficzne warunki. Nie? Specyficzne, tak. Tutaj
backstage nam mówi, żebyśmy się zawężali, ale ja może wiem, dwa telefony odbierzmy. Dwa telefony i tutaj jeszcze wspomnę w czacie, że Kaszub się odzywa. Byliśmy ci u Kaszuba i nie spamuj mi czatu, bo jutro wpadniemy do ciebie. Słuchaj, no niesamowite przywitanie. Jeszcze raz dziękujemy za upominki, bo warto to zaznaczyć. Właśnie dlatego to karpiowanie i chociaż Kaszub to jest typowy spinningista, nie? Nie no, karpie też. Ale też, ale mówię, ta przyjaźń, nie znam ludzi, gratulujemy sobie, że każdy ma z nas pasję, jego żona, nie? No tak, niesamowite emocje, dlatego chyba ja to chodzi. No właśnie. Wędkarstwo. Ogólnie wędkarstwo. Tak, dobrze, no niesamowite, także super. Odbieramy kolejny telefon. Tak, odbierz, żeby... Tak? Tak, odbieram. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, Wojtek z tej strony. Witamy. Witamy. Cześć Wojtek. Jakie pytanie? Na początek chciałem bardzo podziękować za odpowiedź odnośnie Delos i wyjazdu za granicę. O. I liczę na to, bo bardzo lubię wasze filmy, liczę na to, że w przyszłych filmach, jak gdzieś tam na tym wstępie troszeczkę więcej będziecie opowiadać właśnie jak to wygląda od kuchni i tak dalej, i tak dalej. Ale zmierzam do mojego pytania. Jak wiadomo, każdy z nas lubi wracać do miłych wspomnień, szczególnie właśnie związanych z naszą pasją, czyli z karpiarstwem. I jednym z takich waszych wspomnień jest piękny, super wynik na Dębinie w Poznaniu na zawodach. O, tak, bardzo miło. Czy wy macie w głowie, na przykład w planach, gdzieś tam, już nie mówię o zawodach, ale gdzieś prywatnie z Bartkiem na przykład w trójkę, jako że z Poznania, usiąść na Dębinie i powspominać stare, dobre czasy. Bartek pierwszy odpowiedz, bo wiem, co powie. Znaczy... tak, oczywiście. A ja powiem nie, ja powiem ja lubię bardzo łowienie z pontonu, także nie są to wody, które jakoś preferuję i lubię, ale oczywiście na dobę czy na dwie w dobrym towarzystwie siąść sobie na małej parkowej wodzie, taką jaką jest Dębina, to też jest kupę przyjemności. Także nie mówię tak. Myślę, tak, że... a myślę, że nam Dębina troszeczkę bardziej skradła serce, bo tak jak wspomniałeś, ja tutaj chyba trochę po głosie poznaję właśnie, że nad tą Dębiną, albo może niekoniecznie Dębiną, ale tutaj z okolic się coś kojarzymy. Bo tu też... Ja na Dębinie się w sumie wychowałem, także tak. 20 lat temu tam łowiłem. Także no, Dębina... Nie doszły słuchy, tak. Że tak się wetnę, nie doszły słuchy, słuchaj, że mój brat ma w planie zorganizować tam zawody, nie wiem czy w tym roku, czy w przyszłym, ale wiem, że jest taka inicjatywa i jakby coś takiego doszło do skutku, to na pewno przyjedziemy na te zawody. Oczywiście to będą zawody takie o pietruszkę, czyli typu takie zjazd przyjaciół i może wtedy byłaby okazja się spotkać. Bo wiem, że takie plany ma, ale czy to dojdzie do skutku, bo wiem, że rozmawiał z Andrzejem Pietrasem, czy jest taka możliwość i tam zostało to ciepło odebrane i wiem, że były rozmowy, ale czy to dojdzie do skutku, nie wiem. Jakby było, na pewno przyjedziemy. Tak, Dębina nam skradł. To by było super, to bym był nawet chętny i wystartować nawet o pietruszkę, bo już... Też Dębinę miło bardzo wspominam, a no już od jakiegoś czasu, jak wiemy, troszeczkę tam się ukróciło, jeżeli chodzi o nocki, namioty i tak dalej. A siedzieć znowu jesienią pod parasolem w deszczu, no to też nie o to chodzi, nie? No tak. Ale słuchaj, może życie napisze taki scenariusz, że się spotkamy, bo to słuchaj, nigdy nie wiadomo. Może te zawody dojdą do skutku, także no... Wiesz, nigdy w życiu nic nie wiadomo, że tak powiem. Nie chcę nic obiecywać, ale myślę, ja jestem na tak, bo jak mój syn mówił, że Dębina strasznie skradła nam serca, aczkolwiek jak pojechałem pierwszy raz na Dębinę, pomyślałem, ja chyba tutaj nie będę pasował, ale jak zobaczyłem to na własne oczy, mówię, naprawdę mega sprawa, nie? Także nigdy nie wiadomo. Z mojej strony ja jestem na tak. My z miłą chęcią byśmy wrócili. Tak. Chociażby, żeby upamiętnić świętej pamięci Jasia. Tak. Zgadza się. No ja akurat byłem... Bo się bardzo dobrze przyjaźniliśmy. Akurat w ten dzień byliśmy razem nad wodą, także na dobrze klasztornym. Tak. To jest trudna... Właśnie widzisz, jak życie pisze scenariusze. To jest trudna chwila, ale w sumie Jasiu chyba od zawsze chciał jakby umrzeć nad wodą, także myślę, że to było zwieńczenie jego marzenia. Jego marzenia, no. To może ciężkie słowo. I naprawdę
Wspominamy. Fajnie z tą Debiną, a pamiętam jeszcze nagraliście ten film odnośnie tych historii karpiowych, to aż wiedziałem, że wam się łezka w oku kręci. No bo powiem ci tak, byliśmy, bo zawsze chcieliśmy wygrać zawody na Dębinie i trzy razy byliśmy w bardzo w czołówce i zawsze w ostatnią noc przegrywaliśmy i sobie wtedy z moim synem powiedzieliśmy za punkt honoru, że musimy tam kiedyś wygrać. No i to się nam udało, dlatego byliśmy, jak kręciliśmy ten film, byliśmy tacy szczęśliwi, bo wiesz, jakby spełniło się nasze jedno z kolejnych marzeń. Dlatego no, Dębina zawsze będzie w naszym sercu. Super. No. Dzięki bardzo. Dziękuję za pytanie. Dziękujemy. Super, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dobrze, możemy jeszcze zrobić jeden telefon, tak, bo jest to bardzo ciekawe i ogólnie bardzo nam miło, że chcecie z nami rozmawiać. No tak, na ten temat Dębiny to chciałbym tam wrócić jak najszybciej i może nawet nakręcić jakiś materiał. No bo to jest naprawdę. A jeszcze ciekawe. Dodam, że tam poznałem Wojtka, dzięki któremu jesteśmy tutaj, no, później no. Oczywiście go zaprosimy. Zobaczcie, jak historia czasami zatacza koło. Mamy kolejnego rozmówcę. Dodzwoniłem się? Tak, dodzwoniłeś się. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Witam. Nie wierzę po prostu. Bardzo nam miło. Serdecznie. Jestem początkującym karpiarzem. To nie szkodzi. Liczy się pasja. Tak. Pierwszą zasiadkę miałem na krążnie w październiku, na której złapałem 19 kilo karpia najmniejszego. Pięknie. Super. Pierwszego 15,5, pierwsze moje branie. Piękne ryby. No. Kilkanaście złowiłem w takim przedziale od 3-4 do 19 kilogramów. Tak. Może pytanie moje takie odnośnie kulek. Na słodko, Na śmierdząco pewnie. Na śmierdziele? Na śmierdząco, w zależności, czy wiosną na śmierdziuchy, czy jak to w ogóle do tego podchodzi? Rozumiem pytanie, bo jakby wiem, że bardzo często w wszystkich gazetach i tak dalej było takie przeświadczenie, że jak jest zimna woda, to śmierdziele. To śmierdziele, tak. Czosnek, a jak jest lato, to owocówki. Senior, myślę, że przekazujemy to tobie. To jest mój temat, bardzo dobry. Słuchaj, nie wolno trzymać się tych schematów. One są zasadne w pewnych sytuacjach, ale słuchaj, nie możesz się tego trzymać, bo niejednokrotnie dane zasiadki, które po prostu mieliśmy, obalały te, to może nie, że to są mity, ale obalały te zasady. No, generalnie zimna woda, to no, jest taka zasada, że śmierdziele lub czosnek lub cytrusy się bardzo dobrze sprawdzają, a w lato bardziej owocówka, miks spirit foodowy albo mleczny, jakieś słodkie kulki, ale naprawdę wielokrotnie to wszystko wywracało się do góry nogami, dlatego moja rada jest taka, masz trzy wędki i po prostu musisz próbować. Nie możesz się trzymać tego schematu, że jest wiosna i założę sobie kulkę, na przykład jest zimna woda, to będzie tylko czosnek i śmierdziele i tyle. Ja bym proponował założyć jedną owocówkę, jakiegoś śmierdziela i na przykład jakąś kulkę przyprawową. A jeszcze duży wyznacznik jest taki, że jak jesteś na danej wodzie, to musisz... Oczywiście jak tam jesteś stałym bywalcem, to już będziesz wiedział, ale jak jedziesz nad nieznaną wodę, to lepiej się rozeznać w temacie, pogadać z ludźmi, którzy tam często łowią. I oni, oczywiście jak spotkasz fajnych ludzi, nie? A często jest szansa spotkać fajnych ludzi, bo wiadomo, no nie wszyscy są źli, nie? Akurat byłem na pierwszy raz, to jest była moja pierwsza zasiadka. Ta? W październiku. I naprawdę spotkałem bardzo fajnych no ludzi. Właśnie, no właśnie, no właśnie. I z tymi ludźmi musisz pogadać. Mega się w to wciągnąłem. No i dlatego słuchaj, jak spotkasz już takich fajnych ludzi nad daną wodą, to sobie z nimi tak po przyjacielsku normalnie porozmawiaj, co tu się sprawdza, czy one... Nie chodzi o konkretnie o jakie kulki, tylko mniej więcej o jaki smak. Referencje. To wtedy sobie już dopasujesz. Aha, jak on mówi tak, to na przykład śmierdziele, no to wtedy wiesz, że raczek będzie dobry, że squid na przykład może być dobry, bo to są typowe śmierdziele, że jakieś małże albo coś. A jak się sprawdzają łamańce, to już wiesz, że na przykład nasz number one będzie zajebisty, bo to jest taka kulka łamana.
albo na przykład jak się sprawdzają jakieś przyprawówki, to wiadomo, wszystkie takie typu oriental, typu, no wiesz o co chodzi, nie? Wszystko co jest z przyprawami. Bardzo często w takich wodach sprawdza się kulka złamana na przykład czosnkiem, troszkę podbita. Także ja mówię, to jest kwestia porozmawiania z ludźmi, no i potem już wejście w ten rytm. Ale pamiętaj, każda wędka najlepiej inaczej. Masz trzy kije i próbuj. Naprawdę, to jest warte wypróbowania, bo nie można stawiać na jednego konia w tym wyścigu. Trzeba jednak mieć te trzy smaki i starać się próbować, bo karpie są nieodgadnione. Ja bym tylko jeszcze dodał, żeby oczywiście próbować, ale też nie przekombinować. Tak, co ja chciałem powiedzieć, to właśnie wiara w to, co się robi. Tak. Dużo wiary w to, co się robi, cierpliwości i to oddaje. No i co, do zobaczenia na krążnie w takim razie. Tak, piękna woda. Może na Rybomanii. Mam nadzieję. A może będziesz jutro na Rybomanii? Nie, nie będę niestety. Aha, no tak. No moglibyśmy wtedy face to face pogadać, nie? Bo wtedy byłoby mi łatwiej tobie przekazać te informacje. Ale to, co mój syn wspomniał, to jest bardzo ważna taka sugestia, że nie możesz przekombinowywać, bo to jest najgorszy błąd. Musisz trzymać się pewnych schematów. Co to znaczy przekombinować? Że na przykład rano zakładasz śmierdziela i do południa nie ma brania i wieczorem już rzucasz coś innego. Nie. To nie tędy droga. Nie? Tak samo sypanie różnych zanętówek w jedno miejsce, robienie tego dywanu zanętowego z różnego rodzaju kulek. Czasami się to sprawdza, ale czasami, nie? Dużo wiary w to, co się robi. Ale słuchaj, to wyjdzie... Zostawiłem kulkę na 24 godziny i po 24 godzinach. Właśnie. Bardzo często tak jest, że ona się musi troszeczkę wypłukać. To też zależy, jak ona jest zbudowana, czy ona szybko pracuje, czy wolno. Ale te duże karpie często robią tak, że one po prostu potrzebują czasu. A jeszcze taka złota zasada na koniec, bo ja bym ci tych rad dał dużo więcej, tylko my tu mamy ograniczony czas. Słuchaj, jak w danym okresie, jak będziesz wiedział, że na przykład ryby żerują, bo tak często jest, o 9 rano wchodzą w łowisko, bo tak często jest nad wodami, to wtedy nie ruszaj kiji, nic nie rób, czekaj cierpliwie na branie. Bo ja zauważyłem, że wiele ludzi wstaje rano, robi sobie kawę i to właśnie dla wszystkich naszych oglądających taka rada. Słuchajcie, robię sobie kawę, no i jest tak w głowie taka burza mózgów, nie było brania, no to muszę przewieźć wędki. Ale karpie lubią wpływać o danej godzinie, na przykład jest to bardzo często 9:00-8:30 rano i wtedy najlepiej nic nie ruszać, siedzieć cicho, wędki zmienić na obiad, w czasie obiadowej, bo jak zaczniesz te wędki o tej, ja to mówię, gorąca godzina wyciągać, to tylko narobisz popłochu i stracisz szansę na branie. Dlatego ja tu wszystkich uczulam, że o tych, ja wielokrotnie to już ludziom mówiłem obok, którzy mnie łowili, dajcie sobie spokój te 2-3 godziny, wytrzymajcie, bo wiadomo, że to jest chęć zmienienia kulki albo zestawów. Trzeba wytrzymać ten czas, zostawić i dać sobie szansę na branie. To jest taka jedna ze złotych myśli. Tak, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Nie, wszystko. Super, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia, zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, pozdrawiam bardzo. Pozdrawiamy. To było drugie pytanie, tak? Dobrze mówię? Drugi telefon? Tak. Dobrze, to tak po dwa będziemy robić, żeby też nie zanudzać. Znaczy nie zanudzać, żeby to nie było jedno monotonne. Monotonne, tak. Żeby jednak było urozmaicenie. No, tutaj jest taki komentarz wpadł od Jakuba. Ja też mam fajną historię. Poznałem Adama Lemkę, jak nie widziałem jeszcze, że jest karpiowym wyjadaczem. Wypiłem z nim piwo, pogadaliśmy, a jak wróciłem do domu, kopara mi opadła, kogo poznałem. Także to jest senior. On nie potrzebuje jakby... Aż łezka wokół się kręci, że tak ludzie piszą o mnie. Jest normalny po prostu dla każdego. Tak raczej jest nad wodą, że ty zawsze do każdego dobrze podchodzisz, z każdym się podzielisz doświadczeniem. Staram się, naprawdę się staram, bo to jest moja zajawka. Także myślę, że... przypomnijcie. Słuchajcie, będziemy za chwilę kończyć, bo zbliżamy się do 2 godzin. My też jesteśmy zmęczeni po tej rybomanii. A jutro trzeba dać z siebie wszystko dla was. Oczywiście, bo będzie na pewno wiele pytań. Ja bym tutaj chciał jeszcze przypomnieć, bo dużo jest pytań o zasadach konkursu i ogólnie, kiedy to zrobimy i tak dalej. Wszystko będzie podane za niedługo. Wszystkie informacje, cały regulamin tego konkursu. I będzie to głównie związane z otwarciem sklepu internetowego naszej firmy i tam poprzez zamówienia będzie można wygrać zasiadkę z seniorem. Także tak podsumowując to, jak będzie wyglądał nasz konkurs. W wielkim skrócie oczywiście. Tak, ale to oczywiście podamy, ale tak właśnie... Wszystkie zasady będą na pewno fair play, bo... Muszą być jasne, klarowne, przejrzyste. U nas nie będzie żadnej ściemy. To ja mogę zagwarantować
swoim nazwiskiem, swoim serduchem. Dajcie znać, gdzie byście chcieli w komentarzach, gdzie byście chcieli z seniorem pojechać na zasiadkę. Realną, bo tak jak wiemy, nie każde łowisko. Słuchajcie, idzie, na pewno jestem w stanie załatwić na przykład Tuszynek. O Tuszynku właśnie wczoraj rozmawialiśmy. Tak, ale może będzie ktoś, kto ma na przykład łowisko, albo ma jakieś zaprzyjaźnione, albo gdzieś jeździ. To zależy, kto wygra, nie? To wtedy też można dojechać oczywiście. Tak, ja jestem też w stanie pojechać do kogoś w Polskę, nie? No pewnie, że tak. No to nie jest tak, że musi do nas przyjechać, nie? To wszystko zależy, kto wygra i jak się dogadamy przez telefon. Tu jest na przykład, że Unichowo. To jest taka mocna woda. Tak, też moja dawna stara meta. Nie ma tam wielkich karpi teraz, ale klimat pozostał ten sam, co kiedyś. Zajebisty, naprawdę zajebisty. No, tu jest też Krążno, też dobrze bardzo znamy Tuszynek. No, ale to wiadomo, że ten, kto wygra, będzie miał prawo wyboru, a jak nie będzie wiedział, to już senior to już poprowadzi. My mu doradzimy. Tak. Nie? Co na ten czas okres będzie najlepsze? Znaczy, zrobimy wszystko, żeby dana osoba, która wygrała, będzie w 100% usatysfakcjonowana, zadowolona. Znaczy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby była w 100% zadowolona, oczywiście. Tutaj wszystkich witamy serdecznie, bo widzę, że parę osób nowych wpadło. Widzę, że tutaj też jest dużo znajomych, także bardzo nam miło, że jesteście. Mam nadzieję, że sprostaliśmy temu wyzwaniu, bo ja to traktuję ten cały tutaj to karpiowe studio jako wyzwanie. Ja to robię pierwszy raz w życiu i tutaj... Cały pomysłodawca tego studia jest po drugiej stronie kamery i powiem wam szczerze, no szacun. Raz już robiliśmy live, ale to był taki zupełnie inaczej przygotowany. To był live z telefonu. Słuchajcie, do tego, co jest teraz, to jest kompletna przepaść. No ale chyba fajnie. Mam nadzieję. Nie widzę komputera, nie widzę daliśmy komentarzy. Daliśmy z siebie wszystko i tutaj Sebek jest moderatorem. Tu są też pytania, jak dowiecie się, że sklep internetowy ruszył? Żeby było to dla wszystkich jasne i czytelne, będzie to na pewno na wszystkich mediach społecznościowych, które prowadzę. Bo tutaj ludzie też piszą, że niektórzy na przykład nie mają Facebooka, nie mają Instagrama, czy obydwóch tych platform. Będzie to też oczywiście na YouTubie, a jeśli tutaj piszecie, no to macie YouTube, więc będziecie mieli możliwość jawnie zobaczyć, że tego dnia ruszy sklep internetową i wtedy ruszamy z tą akcją. Nie wiem, czy to się uda, ale może nawet uda się zrobić kolejnego live'a na krótko przed otwarciem. Otwarciem sklepu. Fajnie na pewno by było, wiemy, jakie życie stawia przeszkody, jakie no czasem jest po prostu coś niewykonalne, także fajnie by to było zrobić, ale czy to się wydarzy? Z naszej strony byśmy na pewno chcieli, nie? Niestety tego nie wiemy. No i z tego co widzę, no myślę, mam taką skromną nadzieję, że wam się podobało. Bo widzę, że ja tutaj się nie znam na takich komputerowych rzeczach, ale ja tu widzę takie cyfry, że masakra normalnie. Czy mamy jeszcze trochę czasu, czy odpuszczamy mamy? I zaczynamy powoli kończyć? Mamy jeszcze trochę czasu. Ja myślę, że fajne są te telefony. Mi się też to podoba. Tak, mi się też to podoba i to jest jakby dla was też takie doznanie. Na pewno wam serducho troszeczkę bardziej zabije. Co to będzie za pytanie? Nam to wiadomo, ale też temu, który pyta. Fajnie też bardzo mnie cieszy, że utrzymujemy cały czas podobny wynik ludzi, którzy nas słuchają. Także czyli, to też jest fajne. To jest chyba taki wniosek, że się podoba, nie? Tak. To jest też... No to co, może odbierz jeszcze jakiś telefon. Tak, myślę, że telefony, nasz backstage, żeby wrzucił telefony, a ja tutaj tryb samolotowy wyłączę już i słucham. Widzę, że chyba jest włączony, tak? Tak, pojawił się. Myślę, że ludzie już mają zapisane i... No jesteśmy ciekawi, czy coś się pojawi. Jak nie, to będziemy za chwilę pewnie kończyć, bo jest też już późna godzina. No, która to już jest? 20:50. A to nie ta? Albo to jest czasu angielskiego. A, no chyba, że tak. Dobrze, odbieramy. Witamy serdecznie. Cześć. Team Lemke cały. Witamy serdecznie. Witamy, hej, cześć, witam. Jakie pytanie masz do nas? Mam takie pytanie odnośnie wymoczonych przynęt. Bardzo dobre pytanie. Dobrze. A mianowicie, ja wiem, że to może się różnić od wody, że na jednej wodzie mogą się spisywać przynęty, które leżą więcej niż dobę, nawet do dwóch dób i one będą bardziej łowne, ale też wiem, że mogą być wody, które bardziej przynęty się spisują, które są świeżo wrzucone do wody. I jestem ciekaw, jak wy podchodzicie do swojego tematu, do właśnie tego tematu, mianowicie łowiąc na swoje przynęty.
Dobrze, już odpowiadamy. Ja bym, ja może bym zaczął? No, no tak, zaczynaj. Tak. Słuchaj, moczenie przynęt bardzo jest fajnym tematem, nawet myślę, że w każdych kulkach tak w sumie. My też swoje moczymy, ale ja moczę kulki tylko w pewnych sytuacjach. Najczęściej są to sytuacje, gdy karpie są na żerowaniu i żerują bardzo mocno. Czyli na przykład mamy tych brań bardzo dużo w danym momencie i według mnie jest to dobrą taktyką z tego powodu, że taka kulka jest szybciej przyswajana przez karpia, bo jest ona już wstępnie rozpuszczona i zauważyłem, że wtedy działa to jeszcze lepiej, bo taka kulka warstwę wierzchnią już ma rozpuszczoną i po wpadnięciu do wody ona robi taką małą chmurę i to jest bardzo dobre. Dużo ludzi też zauważyłem, że moczy kulki na jakichś takich dzikich zbiornikach i tak dalej. Ja z tym nie mam jakby doświadczenia, więc się nie wypowiem. Dużo ludzi też moczy kulki, żeby później one nie chłonęły zapachu mułu. Ja tak akurat do tego tak nie podchodzę za bardzo. Także tutaj te głównym czynnikiem moczenia kulek jest właśnie jak ryby bardzo żerują i mam wtedy więcej brań. I oczywiście wiosna. Wiosna i moczenie kulek, generalnie zalewanie wrzątkiem, jest na wielki plus. Także tyle ode mnie, przekazuję seniorowi. No siema, słuchaj, siema. No słuchaj, dla mnie osobiście moczenie kulek w zimnych porach roku, a szczególnie wiosną, jest bardzo atrakcyjne dla karpi, bo ta kulka zupełnie inaczej pracuje w zimnej wodzie. Ona już jakby przygotowana już jest do zjedzenia, można by tak powiedzieć. Ona jest bardzo atrakcyjna dla karpi. Wielokrotnie się o tym przekonaliśmy, że na takie wymoczone kulki brań jest zdecydowanie więcej. A ja mówię tutaj o zanętówkach, a na przykład na takich komercjach bardzo często ludzie specjalnie już wcześniej przed zasiadką przygotowują już tak zwane wymoczki, które później zakładają na włos. Bo one po prostu... Właśnie o to mi chodziło. No właśnie, bo te kulki jakby one się już napiją tej wody z łowiska i one później nie chłoną tak intensywnie tych zapachów mułu i tego typu rzeczy. I ta kulka potem oddaje ten atraktor, który ona ma już w środku w danej kulce i to jest bardzo atrakcyjne. Nie? To, co dla karpia jest najbardziej atrakcyjne dopiero po jakimś czasie wymoczenia. Tak, tak, tak. I to jest zasadne stosowanie tego. Tylko oczywiście nie zawsze i nie wszędzie. Wszystko w zależności od warunków. Jest wiele łowisk, gdzie to się bardzo dobrze sprawdza, ale niekoniecznie wszędzie i zawsze, nie? Takie jest moje zdanie, nie? Po prostu to trzeba wyczuć oddane, na przykład na Rainbow bardzo dużo słyszałem, nigdy nie byłem, ale dużo ludzi tam co komentowali, że to jest bardzo tam, mocno. Bardzo się sprawdza. Także no są wody, gdzie to naprawdę daje pozytywne efekty, nie? Tylko nie możemy tak mówić, że zawsze i wszędzie, bo wiesz, to się trzeba dopasować do danej sytuacji, nie? Takie jest moje zdanie, nie? Bartuś? No ja myślę, że tutaj temat jest wykorzystany. To, co powiedział senior, to myślę, że wyczerpuje temat w całości, także dziękujemy pięknie w takim razie za pytanie i myślę, że jesteś usatysfakcjonowany. Tak, to jest bardzo spełniona dla mnie odpowiedź. No bardzo nam miło, że mogliśmy ci pomóc. A będziesz na targach? I dzisiaj byliśmy, zamieniliśmy nawet kilka zdań. O, to bardzo nam miło. Bardzo nam miło. I było spoko, co? Zamienić kilka słów na temat waszej, że tak powiem, pracy nad sprzedażą kulek, bo bardzo chętnie je w przyszłości kupię, jeżeli będzie taka możliwość. Bardzo nam miło. I dlatego też ta wiedza była mi potrzebna na temat wymoczenia kulek, czy to je bardziej suszyć. Ale to tak jak starszy powiedział, trzeba dostosować się do sytuacji nad wodą. Tak, no to na przykład, jeszcze ci tak dodam na sam koniec, bo taka myśl mi przyszła, że słuchaj, na przykład jak wymoczysz kulki i potem założysz je na włos, musisz zwrócić uwagę na to, że one o wiele bardziej są delikatne. I na przykład jak jest drobnica, to ci opierdzieli to momentalnie. Nie? Krócej wytrzymają na tym włosie. Także musisz na to zwrócić uwagę. Mówię, nie ma, że dana sytuacja ma same plusy. Są też minusy i dlatego w łowieniu to wszystko trzeba uwzględnić. Na przykład jak będą te, na przykład mówiliśmy wcześniej o tych sumikach, to momentalnie opierdzielą ci tą kulkę i zaplączą ci przypon, nie? Także wszystko w zależności od sytuacji. Tak jest, dokładnie. No. To dziękuję serdecznie za odpowiedź. My również. Dziękujemy. Cześć. Pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo i życzę samych sukcesów. Dziękujemy. Dobrze, polecimy pewnie z kolejnym telefonem, bo widzę, że tutaj nawet napisano, że
trudniej się do nas dodzwonić jako do NFZ. Także bardzo nam miło, to że... Nie, to jest nie lada wyczy. To jest nie lada wyczy. Jest kolejny telefon. Także lecimy z kolejnym, bo no, jest to ciekawe. Tak, jest to ciekawe. Na pewno jest. W końcu interakcja z widzami. Tego na pewno nie było. Witamy serdecznie. No siemanko, witam was. Cześć. Witamy. Jakie pytanko? No kurde, generalnie nie wierzę, że się dodzwoniłem do was, ale no to rewelacja. No, bardzo nam miło. Dobra, na pewno będzie pytanie do całej waszej ekipy, bo zastanawia mnie to, co bardziej preferujecie, czy jednak wędkowanie z wywózki, z pontonu, czy tam z modeli RC, czy jednak skuteczniejsze dla was jest, nie wiem, wędkowanie metodą rzutową. To może, przepraszam, jakbyś mógł wyciszyć live'a, dobrze? Jasne. Dobrze, dziękujemy. To senior odpowiada jako pierwszy. To ci już odpowiadam. Zdecydowanie, niepodważalnie ponton jest najskuteczniejszą metodą łowienia karpi dla mnie. Ja myślę, że jak chcesz, mogę to ci uzasadnić dlaczego. Oczywiście w kilku zdaniach. Potem bardzo się wypowiem, bo on to jest też stary pontoniarz. Słuchaj, najpierw ja ci powiem dlaczego. Przede wszystkim z pontonu nigdy z łódki zdalnie sterowanej nie wywieziesz tak jak z pontonu. Nigdy. Nie zrobisz tego tak skutecznie i tak dokładnie. Nie będę tutaj mówił dlaczego, bo tu nie ma za bardzo czasu, bo na to by trzeba było po prostu... No też wywodzi się różne. Ale przede wszystkim pontonem wywieziesz dokładnie, położysz bardzo dokładnie, na miękkim mule możesz sobie ten zestaw podnieść, poprawić, jak ci nie pasuje, ładnie go ułożyć. Z łódki tego w życiu tak nie zrobisz. Z rzutu to w ogóle zapomnij o takich rzeczach, bo to no, generalnie łowienie rzutowe w Polsce, no... Kuleje. Kuleje bardzo, nie? Bardzo, bo ludzie odchodzą, bo teraz są te łódki zdalnie sterowane i to jest bardzo wygodne łowienie. Ja się w sumie temu nie dziwię, nie? Bo łowienie rzutowe wymaga jednak i sprzętu i naprawdę, ale aczkolwiek jest bardzo fajnym łowieniem. Ja nie mam nic do tych, bo ja kupę lat tak łowiłem, bo kiedyś łódek zdalnie sterowanych nie było. Ale tak uściślając, ponton to jest, tylko wiadomo, ponton ma też swoje wady, bo trzeba go, jak się jedzie na przykład na dwie nocki, trzeba go napompować, później trzeba go uzbroić, potem wiadomo, akumulator, silnik, echo, wszystko, a potem na przykład... Mija weekend, weekend mija bardzo szybko, trzeba to wszystko rozzbroić, ponton wyczyścić, jest z tym kupa roboty, ale to jest bardzo skuteczne łowienie no i najlepiej... Na takie szybkie zasiadki to jednak ten ponton jest troszeczkę problematyczny. Tak, no dlatego na takie szybkie zasiadki zdecydowanie łódko zdalnie sterowana, ale na tygodniowe zasiadki ponton nie ma sobie równych. Oddaję głos Bartkowi. Bartuś jest idealny, żeby powiedzieć, że pojedyncze nocki i ponton też jest do rozwiązania. Tak, miałem kiedyś nawet taki maraton. 30 dni jeździłem praktycznie tylko na nocki i zawsze wywoziłem pontonem. Ale wracając jakby do samego pytania. Ja preferuję na pewno łowienie z wywózki. Praktycznie 99% mojego łowienia opiera się na wywózce, ponieważ też jestem związany jakby z pływaniem, z wodą od najmłodszych moich lat. Ale jeśli chodzi o samą skuteczność, na pewno są zbiorniki, gdzie ta skuteczność rzutu czy wywózki modelem RC jest większa. Jednak są to zbiorniki prostsze technicznie, gdzie jest twarde dno, gdzie... Nie chodzi o położenie zestawu 10 cm czy w tą, czy w tamtą, nie robi większej różnicy. Wtedy rzut, wywózka modelem RC też będzie ok. Jakby ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, która metoda będzie lepsza. Chociaż moje zdanie jest takie, że w większości przypadków wywózka pontonem i łowienie z pontonu będzie skuteczniejsze. Tyle z mojej strony. Tak, dokładnie. Okay, super, dzięki bardzo. No to może jeszcze Seba, ty, bo śledząc twój kanał, to bardzo często widziałem na filmach, że ty jednak ta metoda rzutowa cały czas się ciebie trzyma. Tak, tak. Ja ci powiem, że to jest przede wszystkim związane z tym, że ja lubię różnorodność i to jest związane ogólnie z moim wędkarstwem, że lubię łowić różne ryby i też moje wędkarstwo karpiowe polega na tym, że lubię sobie przeplatać to wszystko. Dużą jakby tutaj uwagę przywiązuję do krążna z tego powodu, że łowię tam z rzutu
i daje mi to niesamowitą frajdę. Nie, jakby nie jestem rzutowcem, nie czuję się dobrze w rzucie, bo po prostu nie mam ani sprzętu, ani doświadczenia, ale mam super frajdę rzucając 3-metrowych wętek o krzywej ugięcia 3 lipsów i po prostu no to się nie nadaje do rzutu, ale tam są warunki do tego, żeby nawet takim sprzętem łowić z rzutu i złowienie karpia jakiegokolwiek z rzutu przy całym sezonie łowienia z pontonu jest to dla mnie super przeżyciem, a bardzo często łowię karpie powyżej 20 kg z rzutu, będąc kompletnym amatorem tej metody i wtedy jest, no dużo bardziej to zapamiętuję, bo jest to dla mnie mega fun. Także to, ale powiem wam tak, namówię jeszcze w przyszłości Bartka, żebyśmy spróbowali kiedyś pojechać na kilka zasiadek rzutowych za granicę, bo są tam niesamowite ryby. Także... To już rozmawialiśmy, musimy się przygotować do tego sprzętowo, potrzebujemy na to rok czy dwa, żeby się przygotować sprzętowo, trochę potrenować i... No także metoda rzutowa jest super sprawą, ale ta wywózka jest jednak w sercu. Na dzień dzisiejszy, żeby złowić jakąś rybę z rzutu, to czasem po prostu z pontonu rzucę i tyle. Tak, dokładnie. No i sprzęt rzutowy strasznie drogi. Tak. No to porządny, dobry sprzęt rzutowy. Tak, naprawdę, to... bo mam znajomego tutaj od nas z rejonów, który preferuje rzutowe łowienie i jeździ na Chorwację. No naprawdę, jak on mi powiedział ceny wętek i tego wszystkiego, no to powala na kolana, nie? No, także myślę, że wyczerpaliśmy to pytanie. Super, naprawdę rewelacyjnie. Panowie, pomogliście. Dużo, dużo merytorycznej wiedzy dla mnie przede wszystkim. Cieszymy się. Każdy z was swoją opinię wyraził. No i kolejna mega dobra rada. Także no, dziękujemy. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam gorąco i życzę sukcesu przede wszystkim w produkcji, bo robicie to, co kochacie, zajmujcie się tym, nie poddawajcie się i naprawdę jeszcze raz mega wielki szacun dla was i dzięki bardzo. My również dziękujemy. Miło słyszeć, dziękujemy, pozdrawiamy. Może do zobaczenia nad wodą. Miejmy nadzieję. Tak jest, pozdrawiam. Hej, cześć. Cześć. Czy odpowiadamy na kolejny telefon? Już nie odpowiadamy. Może jeszcze jeden. Ostatni telefon. Bo nie mówiliśmy, że będzie ostatni, także tak, musimy. Dobrze, tak. Ostatni telefon do odebrania, później. I idziemy, Lulu. Nie, małe podsumowanie i lecimy z tematem. Dobrze, lecimy z kolejnym. Tak jest. Dobrze. Witamy serdecznie. Dodzwonił się pan do naszego studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema, cześć. Jo. Niemożliwe. Z Kaszub? Nie, z Dolnego Śląska. A, no podobnie. Ale podobnie, bo powiedziałeś jo, to tak, że ja już zaraz skojarzyłem, że z Kaszub. Jo, jako takie zdziwienie. Co tam co tam za zapytanko masz dla nas? Czy pojadą kiedyś panowie na Euro Aqua? Dobrze. No. Dobrze, już odpowiadamy. Ja myślę, Bartuś, zaczniesz, bo Bartek miał tam nawet termin i chciał pojechać. Kiedyś miałem. Myślę, że w najbliższych 3-4 latach nie pojadę, ale zawsze wychodzę z założenia, że nigdy nie mów nigdy. Tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, że będziemy chcieli pojechać na jakieś łowiska na początku do Chorwacji czy na Bośnię i Hercegowinę na łowiska rzutowe. Jak się tym mocniej zajaram, możliwe, że pojadę na EuroAqua, ale na tą chwilę nie. Są to ogromne koszta. Trzeba tam praktycznie kupować wszystko od właściciela łowiska, kulki, ziarna, nęci się tam niewyobrażalnymi ilościami i wszystko, no, znaczy nęci się z tego co wiem tam ze środków pływających i tylko się rzuca. Na tą chwilę zdecydowanie bardziej wolę wybrać duże zaporówki we Francji, czy nawet Solinę w Polsce, czy Balaton niż EuroAqua, ale tak jak mówię, nigdy nie mów nigdy i może za parę lat tam pojadę, ale w najbliższych latach nie. Dobrze, senior. Ja zdecydowanie raczej nie, bo z jednej prostej przyczyny. Nie stać mnie. Tam jest naprawdę, podliczając koszty, tak jak Bartek tutaj wspominał, wszystkiego razem, to są dla mnie, no nie wiem jak dla was, ale dla mnie to są olbrzymie pieniądze i raczej, no ja nie mówię, żebym nie chciał pojechać, ale nierealne, po prostu nierealne. Finansowo nierealne. No niestety, jakbym miał okazję pojechać, jakbym miał pieniądze, chętnie bym pojechał, ale niestety mnie osobiście nie stać. Także ja też osobiście nie jestem przeciwnikiem pojechania na EuroAqua, bo jestem fanem ogólnie łowienia dużych ryb. I to nie tylko karpi, ale w każdych gatunków. A to nie widać.
No nie widać, no. Nie widać, bo nie łowię takich, no ale staram się łowić te jak największe. I jestem zajawiony w łowieniu tych dużych ryb i w poszukiwaniu tych dużych ryb. Także nie mówię nie, ale na ten moment po prostu mi nie stać. Może w przyszłości się to zmieni. Ale to też nie jest jakiś taki cel, który bym chciał w jak najszybszym etapie życia spełnić, bo po prostu w tych pieniążkach można pojechać na przykład na dłuższe zasiadki do Francji, na przepiękne zbiorniki naturalne, które pewnie zrobiły równie mocne emocje w moim życiu. Szybka odpowiedź, zaporówka we Francji czy Euroaqua? No pewnie, że zaporówka. Okej. Okay. Także tak jest odpowiedź na nasze pytanie. Czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Jasne. Jasne, dawaj. Jakie są Państwa największe karpiowe marzenia? Dobrze. Kto by chciał pierwszy? Ja może. Tak? Dobrze. Słuchaj, moim największym karpiowym marzeniem jest pojechać na jakąś fajną wodę. Nie będę tu wymieniał nazw, bo jest ich dużo. I złowić wielką rybę, której nie zapomnę do końca życia. I to by musiała być ryba, bo nałapałem już w życiu dużych ryb, dużo. Ale taka ryba grubo powyżej 30 kila, którą bym zapamiętał do końca życia i wtedy bym był chyba spełnionym karpiarzem w 100%. A czy to będzie mi dane? Nie wiem. Nie mam jakoś na to jakiegoś takiego parcia, że muszę to zrobić. To jak przyjdzie samo, to będzie dla mnie chyba najpiękniejsza chwila w życiu. Takie jest moje karpiowe marzenie. Bartku? No na pewno dwutygodniowa zasiadka na którejś z tych legendarnych francuskich zaporówek. A takie bardziej marzenie, no to oczywiście ryba powyżej 30 kilo z takiej wody, ale trzeba powoli spełniać swoje marzenia i swoje cele, także na początku taka zasiadka, a przyszłościowo duża ryba z takiej wody. Moim karpiowym, przypominam tutaj, że karpiowym marzeniem jest, żebyśmy po prostu byli w tym samym etapie, jakim jesteśmy teraz i tak samo się cieszyli z tego wszystkiego. Chodzi mi o ten etap cieszenia się z tego karpiowania i z tego naszego jakby wybrania tej drogi karpiowej, tak jak się cieszymy teraz i żeby to trwało do końca naszych dni i żeby każda nasza zasiadka przysparzała nam tyle samo emocji i żebyśmy nigdy nie stracili tej iskry, a rekordy przyjdą same. Tutaj na pewno chłopaki doskonale wiedzą, że jednym z takich moich marzeń jest karp powyżej 60 lipsów i to wcale nie jest 30, ale nauczyłem się, że po prostu od kilku lat ta pogoń za taką rybą nie jest najważniejsza. Ja spełniam się po prostu w tym, co teraz robimy i chciałbym, żeby jak najdłużej to trwało. Czasem lepsza jest ta droga, którą przechodzimy, niż same spełnienie tego marzenia. Ta droga jest super. A powiedz mi, jakie jest twoje karpiowe marzenie? Moje karpiowe marzenie to jest pojechanie na Tsulinę i złowienie karpia 20+. No, to jest mocne. My też się nad Tsuliną zastanawiamy co roku. Także widzisz, każdy z nas ma swoje marzenia i oby te marzenia nam dawały mnóstwo jakby satysfakcji i pięknych chwil nad wodą, żeby je spełnić oczywiście. I tego się trzymajmy, nie? I żyjmy tymi marzeniami. Wszyscy tutaj, którzy nas oglądają, mają swoje marzenia i to jest piękne. I tak jak Sebek wspomniał, żeby ten cel, żeby osiągnąć te marzenia, żeby nam dawał satysfakcję, żeby ten ogień nigdy nie zgasł, ten płomień, żeby był zawsze silny. Dobrze. Czy wyczerpaliśmy tą odpowiedź? Tak, oczywiście. Super. No. Dziękujemy pięknie i co? Do zobaczenia na Rybomanii. I obyś spełnił swoje marzenia. Tak. A czy mógłbyś kogoś pozdrowić? No jasne, że tak. Tak, wal. No to chciałbym pozdrowić Alana Kuźmica ze Stargardu, który dzisiaj był na Rybomanii i zrobił sobie z panem Sebastianem zdjęcie. No i super. Z Sebą super. Po prostu, żadnym panem. A do Stargardu się wybieramy ze seniorem, żeby sobie połowić tam piękne trocie. Także może liczymy w takim razie na zaproszenie. No. No, także dziękujemy pięknie za telefon. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy. Dobrze, myślę, że jakby temat telefonów po prostu wyczerpaliśmy, bo już jest powyżej 2 godzin, więcej nie chcemy tutaj was raz, że zamęczyć, nas wykończyć. Także pięknie dziękujemy za to, że byliście z nami. Jakby ktoś był jutro na Rybomanii, oczywiście zapraszamy.
Na pogaduchy. Tak, zapraszamy. W tym momencie po prostu zapraszamy na to, co jest najbliżej, czyli na Rybomanie. Jutro jesteśmy praktycznie cały dzień dla was. Będziemy dreptać pomiędzy stoiskami, także pięknie dziękujemy. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Niebawem, za niedługo pojawiamy się. Będą informacje, co z tym wszystko będzie. Tak, żeby to wybrzmiało odnośnie tytułu. Wszystkie informacje będą podane na wszystkich, dużo wcześniej, wszystkich kanałach, żeby wszyscy z was mieli równe szanse i żeby po prostu wiedzieli. Będzie jasno i przejrzyście. Jak zawsze. Tak. Ten live będzie zapisany oczywiście na naszym, bo tu widzę, że tu mi backstage podpowiada, żebym odpowiedział. Live będzie zapisany na kanale i tak jak tu Bartuś wspomniał, końcówka, fajnie by było, żeby właśnie było o tym informacja. Wszystko się pojawi, odpowiedź na temat live'u i tytuł live'u pojawi się na mediach społecznościowych w każdym możliwym formacie. Jak to zrobić, żebyście wzięli udział? Do tego, żebyśmy podali tą informację, musimy znać dokładną datę ruszenia sklepu, także wyczekujcie, na pewno ta informacja się pojawi. Tak. Z naszej strony, no cóż, no, to wszystko. Były wspaniałe dwie godziny z wami. Zapraszamy nasz cały backstage w takim razie, żebyście zobaczyli, jak wygląda, ile tam jest ludzi za tym wszystkim. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, że to jest praca jakby zespołowa. Idzie tutaj nasz główny tutaj dowódca. Witam serdecznie. Lemke Bajs, wiadomo. Gracuś. Moderator. Tak, moderator. Puszcz, i drugi moderator. Zobaczcie, jeszcze tutaj pieska wam pokażę. O, Kuki. Piesek też mi tutaj. Nie, przez kamerę. O, dobra. Mój kochany piesek też was pozdrawiam. Także słuchajcie, no jest z nami wiele wspaniałych ludzi. No i tylko się cieszyć, nie? Że coś takiego mamy. Ja trzymam kciuki, żeby projekt Lemke Bajs był w jak najlepszej formie, żeby to wszystko się udało. No i... A my Zakarpiowe Studio, bo to jest twój projekt i mam nadzieję, że weźmiemy jeszcze w nim udział i oby będziemy częścią. Oby ten projekt ci przyniósł dużo satysfakcji. Żeby się rozwijał. To jest generalnie z pasji. To nie jest nic zrobione w celach jakichś tam zarobkowych czy cokolwiek innego. Wszystko jest zrobione dla was, żebyście wy mogli czerpać też z tego radość. No. I to jest chyba najważniejsze. I tak tym akcentem kończymy tego live'a. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Cieszmy się wszyscy z tego naszego karpiowego. A ja jeszcze powiem w imieniu drugich połówek, bardzo się cieszymy, że możemy was wspierać i tak samo towarzyszyć wam w tej pięknej drodze. To jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Mało jest tak wyrozumiałych kobiet, które my mamy szczęście mieć na swojej drodze, naprawdę, bo to jest... Także granie w pasji to jest coś wspaniałego. Także łapeczki, subskrypcje i Biesek dzwoneczki. Też was żegnam. Kupciu też was zachęcam. Tapujcie. Zostawcie serduszka na czacie. Jesteście niesamowici. Na razie. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro.